Dobry wieczór wszystkim. Przy mikrofonie bracia Kacperczyk, ja jestem Maciek. A ja jestem Paweł. To była piosenka Nie ma raju bez węża, czyli nasz ulubiony chyba numer z Hotel Mafia, nie? Tak mi się wydaje, że bardzo, no, super się nad nią pracowało. To był w ogóle też beat, który zacząłeś, pamiętam, robić, Paweł, na naszą płytę. No i sąsiedzi niestety musieli nas odwiedzić. Tak, pamiętam, że wtedy to się zaczęła się pandemia i Paweł robił ten beat i go odsłuchiwał w swoim cudownym pokoju. Sąsiad przyszedł, powiedział, że on teraz pracuje w domu i niestety... Ja nie mogłem pracować w domu niestety. Tak, i Paweł niestety przegrał z sąsiadem bitwę. Ciekawą informacją jest to, że wiele osób nam zarzuca, że ten utwór jest ściągnięty od utworu Slowthaia Dorman. Ja też. Czy też nam zarzucasz? Nie wiem, kim jesteś. To jest po prostu jakiś przypadkowy człowiek. To jest w takim stylu punkowym jest, ale jest taki dziwna akcja, że ma więcej odtworzeń na YouTubie niż Slowthai. Sumie... Czyli wygraliśmy po prostu. No i tutaj odezwał się bardzo ciekawy głos, piękny. Ci, co oglądają nas... Ci, co oglądają wideo, mogą zobaczyć też piękną stylówkę, jaką dzisiaj Ketchup nałożył. Przyfitowałeś naprawdę bardzo mocno, masz super... Czekaj, że już cię przedstawiłem, a cię nie przedstawiłem. No. Naszym gościem jest Ketchup. Powitajcie go brawami najlepiej serdecznie w swoich domach. Witam was, kolego. Jak się czujesz, powiedz? Czuję się... zależy, o co pytasz, czy o zdrowie psychiczne, czy fizyczne? No powiedz, no może na takie, wiesz, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, to może później będziemy poruszać takie tematy. Na razie powiedz, jak się czujesz fizycznie dzisiaj, albo co robiłeś wczoraj, że dzisiaj się źle czujesz źle, bo coś mi się wydaje, że dzisiaj się nie czujesz dobrze. Tak słyszałem, że się napisałeś. Słuchaj, boli mnie noga i bolały mnie plecy, boli mnie noga dlatego, że bolały mnie plecy i wychodząc z domu na tą audycję, schodząc na klatce schodowej, wyrżnąłem orła, że tak powiem, bo śliznąłem się po prostu na schodach i złapał mnie Wojtek, który tam, Promet, który siedzi sobie i... Pozdrawiamy Prometa. Może zaraz do nas przyjdzie też na chwilę przy jakimś tam którymś wejściu. A dobra, może, przepraszam cię. Może dobrze. I po prostu boli mnie noga, a tak to jest wszystko w porządku, jakby jest okej. No to super. No jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, to pewnie pogadamy trochę, bo myślę, że wydaje, że... Może nie chcę poruszać tematu pandemii po raz setny, bo wszyscy o tym rozmawiają, ale jeżeli chodzi o tworzenie, to jest dosyć ciekawy temat. Prawda. I myślę, że zaraz trochę o tym pogadamy, ale na początku jeszcze zanim się rozgadamy, to może posłuchamy twojego nowego singla, który się nazywa Parę Dni. Powiedz tak mi coś, opowiedz coś o tym singlu. Może najpierw puścimy, a później pogadamy. Dobra, no to poprosimy Ketchup, Parę Dni. Słuchacie SBM Radio. Jest w Open nami, FM. W Open FM. Jest z nami Ketchup. I mam do ciebie, Grzesiu, pytanie, dlaczego jako świetny producent nie zrobiłeś sobie do tego momencie i do pierwszego i do drugiego utworu, czemu nie zrobiłeś sobie sam bitu, tylko robił go Semor i Nocny w drugim utworze. Co do drugiego singla, czyli w sensie to jest pierwszy singiel tak naprawdę, ale no dobra, najpierw skupię się na paru dniach. To było tak, że Nocny mi kiedyś wysłał paczkę swoich bitów i ja nagrałem pół pijany w studiu sobie prewkę. I była tak dobra. Była całkiem okej. I ja nie byłem przekonany, że ona jest okej. I tam potem pokazałem paru ludziom i oni powiedzieli, ej, to jest fajne, dawaj to skończ. I sobie pomyślałem, no jako że po prostu zaczął Nocny ten beat, więc ja tam się jakby nie wdupcałem, że tak powiem. Potem podrzuciłem to do Semora, bo lubię jego bardzo taki final touch. On za wiele nie zmienił w tym bicie, po prostu go doprodukował bardzo fajnie. I ja generalnie jak śpiewam i piszę teksty, to lubię outsourcować po prostu bity, żebym ja się mógł skupić full na tekście i w top-line'ach i w ogóle, to dam komuś inną robotę, nie? Po prostu, bo to też stymuluje moje działania, że ja się nie zmęczę trochę tym materiałem, jakbym robił beat na przykład, nie wiem, 10 godzin, to potem jestem trochę zmęczony, nie? No tak, znaczy to wiesz, to pytanie też Pawła, to wydaje mi się, że to na pewno nie był zarzut, dlatego że my też teraz robimy płytę. No ja też będę pewnie będę miał koproducentów naszej płycie. Chodzi o to, żeby też jak się siedzi cały czas, no my cały czas też siedzimy razem, pracujemy nad tą płycą i potrzebujemy też jakiejś głowy z zewnątrz, żeby nam pomogła. No. I znaczy pomogła w taki sposób, żeby dała też trochę czegoś od siebie, żebyśmy my się mogli tym zajarać, no. I żebyśmy się nie znudzili swoimi rzeczami, nie? Bo ciężko element zaskoczenia, jak się ze sobą tylko
pracuje, nie? Znaczy nie, wiesz, to czasami są takie momenty, ale to jest bardzo rzadko. To jest najprzyjemniejsze. Ale jakby znacznie łatwiej, żeby ktoś cię zaskoczył, niż żebyś sam siebie zaskoczył, że coś dokładnie, wiecie, dokładnie. I ktoś sięga po rozwiązania, po prostu po które sami nie sięgamy, nie? A z Dance Macabre, bo pewnie też do tego bierze, że to Semor koprodukował tak naprawdę, bo on koprodukował. Ja zacząłem jakby... cała wersja pierwsza, której nigdzie nie możecie usłyszeć, powstała na moim bicie, tylko to też był taki trochę kakeks produkcyjny i po prostu stwierdziłem, że jeżeli to ma być dobrze brzmiąca piosenka, to idę do Semora. I no to... melodie są moje, harmonie są moje i jakby rytm jest mój, a reszta to on tam dorzucił bardzo wiele i jest co jest. No. A w sumie miks czasem jest taką koprodukcją, bo może poprawić też brzmienie mocno. Też. Ale w przypadku Dance Macabre akurat to był taki stem miks, raczej bardzo... jak to powiedzieć? Po prostu kosmetyczne rzeczy, nie? Mm-hmm. Żeby to po prostu dobrze brzmiało, ale nie zmieniało to barwy. Przy paru dniach akurat Kuba 3 to on ingeruje jakby w brzmienie, ale też co prawda za moją zgodą, ale ja lubię też jak on ingeruje i tam już fajnie sobie pokombinował. I no jakby też mamy wokół siebie tylu wspaniałych muzyków, że po prostu ciężko nie prosić. Z nich nie korzystać, tak, no to właśnie. Prawda, to prawda. Chciałem trochę zmienić temat, dlatego że no powiem ci, że jesteś naprawdę bardzo dużo osób ci kojarzy, jesteś bardzo popularnym człowiekiem, też głównie przez... Śmiem wątpić. Przez TikToka. I to jest dla nas, przepraszam, bardzo ciekawy temat. SBM jest trochę zamknięty na TikToka. My też byliśmy całe życie zamknięci na... Całe życie to może za dużo powiedziane, bo TikTok jest bardzo nową aplikacją. Prawda. Ale zainstalowałem sobie ostatnio tę aplikację i zacząłem patrzeć, co tam się dzieje. Niestety, na początku byłem troszeczkę załamany i wydawało mi się, że jestem już troszeczkę... Poczułem się starym człowiekiem po prostu. Nie wiem, czy po prostu już świat tak szybko idzie do przodu. Nie, naprawdę, całe życie mi się wydawało, że po prostu jestem młody i że wszystko jeszcze przede mną, nie? A teraz już po prostu mi się wydaje, że jestem już starym dziadem. Dobra, to już powiedziałem. I powiedz mi... Jakby przeglądam tego TikToka i widzę duże rzeczy, które mnie na początku irytowały. Później zacząłem się w to wciągać, zaczęły mi się podobać te rzeczy, zacząłem się uzależniać. Po czym też można trafić na takich ludzi jak ty, którzy robią rzeczy tam niesamowite. I to jest po prostu dla mnie kosmos. I my też, wydaje mi się, że będziemy chcieli zrobić coś na tej platformie takiego swojego, nowego. I będziemy chyba jedynymi artystami w SBM, którzy będą mieli TikToka. Taki jest plan. Znaczy, tak planujemy tego założyć. I pewnie to się wydarzy przy promocji naszej drugiej płyty. I opowiedz po prostu, jak to się stało, że akurat stwierdziłeś, że tam się będziesz pokazywał i że w taki sposób. Dobra. Zaczęło się tak, że ściągnąłem razem z Michałem Aniołem tę aplikację. A właśnie, czy możesz powiedzieć, kiedy to było? Kiedy zacząłeś? Kiedy zacząłem nagrywać, czy kiedy... Kiedy zainstalowałeś tę aplikację i wyrzuciłeś pierwszy film, bo tego nie zainstalowałem tę aplikację wcześniej, ale... znacznie wcześniej, to albo 19, chyba początek 19 roku tak naprawdę. No czyli prawie 2 lata temu, tak? Mamy... Tak, wow, no, czas zasuwa. I no gdzieś tam sobie siedzieliśmy i się śmialiśmy z wybryków, które są wyczyniane przez tych ludzi i to sobie tak istniało po prostu, że my oglądaliśmy, żeby sobie polepszyć humor lub się zalać ciarkami żenady ewentualnie. No właśnie. I to sobie tam postępowało, że coraz więcej osób w moim gronie zaczęło ściągać tego TikToka i oglądać i że rzeczywiście tam czasem się znajdowały rzeczy, które były śmieszne. I parę ludzi z mojego otoczenia tak mi podrzucało pomysł, że ej, ty w sumie to mógłbyś robić filmiki na TikToka, bo ja wcześniej robiłem coś takiego, że nagrywałem sobie live'y, że po prostu lupowałem sobie tam w DAW-ie bit, który robiłem na bieżąco i potem śpiewałem i z tego się wziął pomysł, że ej, dawaj, zrób coś takiego na TikToku. Ja wrzuciłem chyba pierwszy post w styczniu 2020. Tak jest w styczniu, jakiś filmik, gdzie właśnie też jakby gram sobie na live'ie i on w ogóle nie zebrał żadnych tam chyba żadnego echa.
Z tego co wiem, to usunąłem go, a jeszcze po drodze dodawałem w ogóle jakieś głupie strasznie filmiki, typu Tobiasza, który łapie precla w locie, albo jak Michał śpi w autobusie i leci piosenka Stary Niedźwiedź mocno śpi. Coś one dalej, te filmiki są w ogóle tam, więc to jest śmieszne. Zachęcamy do słuchaczy do oglądania oczywiście. Tak, no to jest mocny content. I generalnie założyłem to tak totalnie dla beki, dlatego się nazywam na przykład Trznali Turbulencja i mam na profilu żabę, a nie siebie. No właśnie, bo... jak tak szukałem twojego profilu, to się trochę zdziwiłem. Nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi. No ja też, ja wiem doskonale, o co chodzi, ale wolę się z tym nie dzielić z ludźmi, po prostu. I pomyślałem, że ten format, który jakby już jest ludziom i mi dobrze znany, może zadziałać i mnie śmieszy, i zrobiłem tam jeden numer. I nagle to tam wybuchło trochę, potem drugi numer wybuchło trochę, ale tylko trochę, i tam gdzieś za trzecim, czwartym razem w 2-3 dni jakiś filmik miał, nie wiem, z 500 000 czy coś takiego, i to w tym momencie mam 1 000 000 albo nawet 1,5 miliona ten filmik, i sobie myślę, wow, ale potężna maszyna tak naprawdę, a ja sobie to dla beki robiłem jakby. Znaczy to tak się pewnie zaczyna, ale wydaje mi się, że to jest też dobra. Dalej robię dla beki. Ja się boję trochę, może się nie boję. To jest taka sytuacja, że trochę teraz, pamiętam jak był Facebook, jak wchodził Instagram, to Facebook trochę zaczął tracić. I tak. Artyści zaczęli się przenosić na Instagrama, żeby promować swoje rzeczy. Nie tylko artyści, no wiadomo, że teraz Instagram jest miejscem pracy też dla wielu ludzi, nie? Prawda. I teraz pojawia się TikTok, mam takie, nie wiem, może nie jestem zbyt dobrym prorokiem, ale coś czuję, że zaraz po prostu to się wszystko przeniesie na TikToka. Ja też tak i czuję. Nie to... powinniśmy się zamykać po prostu na to, tak też czuję. Też mi się wydaje, ale też nie wyobrażam sobie starszych, poważniejszych ludzi na tej platformie po prostu. Jakby... Tak, ale to wiesz co, ale mi się wydaje, że ta aplikacja w końcu może się zmienić i może... Szczerze wątpię. Tak, że zostanie ta forma, tak, myślisz? Tak, jakby na Instagramie chyba nigdy nie było takiej demografii, że dziesięciolatkowie z tego korzystają 8 godzin dziennie, a tak. Ale tam... pamiętajmy, że ci dziesięciolatkowie będą niedługo... Wiadomo, ale chodzi o to, że coraz to młodsi korzystają z tej aplikacji, i strasznie łatwo interakcje z tymi dzieciakami, bo jest ten newsfeed ten dla ciebie i tam tobie się może wyświetlić wszystko dosłownie, totalnie randomowo, a jednak Instagram to Instagram, musisz kogoś zaobserwować, żeby oglądać, więc jakaś, nie wiem, Zuzia, która ma 7 lat, raczej nie zobaczy twojego posta na Instagramie, a może zobaczyć, jakiś twój content na TikToku i wypisać głupi komentarz, że tam nie, ale to jest normalne, że to będzie niezbyt górnolotny komentarz, bo każdy z nas był gdzieś ciężkim i wiemy jak jest. Przez to też ja traktuję trochę po macoszemu tą platformę, bo i też nie czytam za bardzo tam komentarzy. Jakby w życiu generalnie gdzieś tam czytam komentarze, bo lubię feedbacki w ogóle, ale tam raczej nie, bo to albo komplementy, spoko, albo wylewany jad czy coś takiego. Bo bardzo, bardzo, bardzo łatwo zauważyć jakby, nie wiem, no zawiść tych dzieciaków, tak, po prostu. W sensie dzieciaki są strasznie okrutne. I to już nawet nie mówię o swoich filmach. Ja mam luz pod swoimi filmami akurat. To nie dotyczy się moich filmów, tylko jak widzę filmiki jakichś po prostu ludzi na feedzie i patrzę komentarze, to ludzie tam się tak przezywają od najgorszych, że mam takie... Ale w ogóle polecasz też ludziom, żeby tam wchodzić, czy też trochę tak... Nie polecam, bo się strasznie łatwo uzależnić, bo jakby... Zabiera to strasznie dużo czasu. Ale też wydaje mi się, że to zabiera dużo czasu, ale mimo wszystko, wiadomo, że to mam różne poziomy, ale uczy też kreatywności według mnie. I to nie jest proste, żeby zabłysnąć na tej aplikacji, jak mi się wydaje. Nie wiem. Wydaje mi się, że to, co ty robisz, to jest bardzo ciekawy pomysł. Twórcom bym polecił. Wydaje mi się, że Janusz Walczuk teraz ze swoją szkołą producentów powinien tam wjechać. Tak, to jest akurat genialne, ale on wjechał. On już jest normalny. Jest już, tak. Pozdrawiamy też Jacha, bo to jest po prostu kosmos. Oglądałem dzisiejszy filmik, nie wiem, czy to dzisiaj wrzucił, chyba dzisiaj ze Smolasty, nie? Nie. Cudowny. Kolejno po prostu. Zapraszamy, oglądajcie szkołę producentów. Nie, ale to jest akurat genialny format, tak. Jakby twórców zachęcam, żeby z tego korzystali, no bo to jakby stymuluje do nieco wychodzenia poza ramy. No wszyscy jesteśmy twórcami, Grzesiu, pamiętaj. No nie, ja mówię już o takich na TikToku każdy z nas konsumentach, że tak powiem, nie? Okay. Po prostu, że jeżeli chce ktoś mieć TikToka tylko po to, żeby oglądać content, to nie warto, bo to zabiera mnóstwo życia, bo jakby i ja, i tutaj koledzy, był taki czas, gdzie non stop oglądaliśmy i ja zaczynam teraz. Ja do dziś oglądam w ogóle, to jest jakby...
dziennie spędzę godzinę na oglądaniu głupich TikToków. Ja właśnie jakieś... jakoś nie mogę się totalnie przekonać. Zainstalowałem sobie tą aplikację, później po prostu odinstalowałem, bo w ogóle na nią nie wchodziłem. Zupełnie mnie to nie wkręciło. A masz jakiś plan w ogóle, żeby jakoś rozwijać ten patent, który masz na tym TikToku? Czy żeby coś, jakbyś chciałbyś coś zmienić? Tak, wydaje mi się, że ja zmienię format w którymś momencie po prostu, bo ja już sam się zacząłem trochę nudzić tym. Jakby dalej mnie to bawi, bawi mnie mój żart, ale no nie wiem, ja też teraz się skupiam trochę na poważniejszej muzyce i na tym, że jakby robię płytę w tym momencie, więc też nie miałem jakoś energii na to, żeby wymyślać sobie. A nie myślałem, wiesz, sobie, ja tak spałem, na przykład sobie myśleliśmy o tobie i fajnie, podoba nam się właśnie w jaką stronę teraz idziesz, że to jest wszystko, że jakby robisz tą swoją muzykę, mówię o tych dwóch singlach, że to są poważne rzeczy, to nie jest to, co pokazujesz na TikToku, tak. Ale na przykład jak widzę ciebie na koncertach po wydaniu płyty, to gdybym był tobą, to bym zrobił coś takiego, żebym po prostu zrobił tego TikToka, którego pokazujesz na TikToku, na scenie, na żywo. Czyli ja bym po prostu, wiesz, sam bym siedział na scenie, robiłbym bity, teoretycznie udawałbym, że robię te bity. To nie jest dobry pomysł? To jest strasznie ciężkie do wykonania. Nie, to jest, masz wszystko przygotowane, stary, i udajesz, grasz trochę, wiesz. Ja musiałbym być wtedy śmieszny na żywo, a bycie śmiesznym na żywo ale jest znacznie ciężkim niż w internecie. Nie, 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 mi się wydaje, że jesteś właśnie. Bardzo cię lubimy, bardzo nas śmieszasz i naprawdę super się z tobą spędza czas. Dobra, posłuchajmy może teraz takiego artysty, który... No, podczas pandemii bardzo dużo go słuchaliśmy, Paweł, nie? Przynajmniej może ja trochę więcej. Ja ci go pokazałem przede wszystkim. No tak, to ty go pokazałeś i on według mnie jest mega, mega TikTokowy jest. Tak? No. Czemu? Dlatego, że on oprócz muzyki... Dobra, zaraz możemy tłumaczymy. Oliver Tree. Dobry wieczór wszystkim, po raz setny już dzisiaj przy mikrofonie bracia Kacperczyk, Ketchup. Słuchacie SBM Radio na Open FM. W ogóle tak, to jak zadajecie jakieś pytania, to może Paweł... Nie olewamy was, bo nie się prujecie. Nie, nie olewamy was. Paweł ofensywnie. Broją się na mnie chłopaki, jak o rany Julek. Ej, ruszasz całym... Wiem, widzę, przepraszam. Dobra. Ale zadawajcie pytania na Twitterze. Dobra, to Paweł... Chętnie poczytamy. Zaskocz nas i... A są jakieś pytania już? Dobra, to dawaj jakieś pytanko. Muszę najpierw przeczytać. Dobra, to słuchajcie, to my najpierw też poprosiliśmy was, żebyście zadawali pytania na Instagramie u nas. Więc może zaczniemy od tego. Przeczytamy parę. Fajnie było. O, ja mam... Jest pytanie na temat twojej czapki. Że mówiłeś, że nie zdejmiesz jej do premiery albumu, a teraz nosisz czarny bucket. Słuchajcie, no tak teraz. Tak czy to jest live? Czy oni nas widzą live? Czy pewnie gdzieś zobaczyli na Instagramie, okay, tak podejrzewam. Wow, już się przestraszyłem. No słuchajcie, no po prostu stwierdziłem, że trochę, no, trochę to było przegięcie. Ja nie prałem tej czapki w ogóle. Ona od wakacji miałem też czapka z merchu takiego super zespołu Metronomii. I stwierdziłem, że trochę już. Ten Kangol? A nie, nie dobra, okej, dobra. Przepraszam. A, ty zareklamowałeś Kangola teraz. Przepraszam. Nie, no co ty. Super. Płacę wam dużo pieniędzy, nie? Dobra, ale to już nie jest jakieś super pytanie według mnie, dlatego że nie mam na nie odpowiedzi. Po prostu zmieniłem swoją stylówę na dziś, no jutro wrócę pewnie do tej czapki. Dobra, słuchajcie, jakieś pytanie teraz. Czy jakiś wspólny numer się szykuje z Ketchupem oczywiście? No nie możemy powiedzieć. Nie możemy? A możemy, tak? Nie wiem, możemy. A to już chyba wiadomo, że tak. No ja nie wiem, w sensie ja nie wiem, nie mam piosenki z wami na przykład. A wy macie ze mną? No nie, właśnie nie mamy. Okay. No dobra. Nie, to nie będzie nic ten wspólny piosenki. Żadna wspólna piosenka. Kiedy widz Stako, no to też już ketchup już ma, także nie, już odpowiedział. No my to nie wiem, zobaczymy jeszcze, zastanowimy się nad tym. Nie, bardzo pozdrawiamy też, oczywiście, bardzo lubimy, ale myślę, że na razie jeszcze nie jesteśmy gotowi na to. Musimy się nauczyć robić muzykę. Okej, okay. Jak dla mnie trochę umiecie. Trochę nie, tylko, ale tylko tak, trochę. Tak naprawdę to umiemy bardzo dobrze robić to, co robimy. Paweł, masz jakieś pytanie na Twitterze jeszcze? Właśnie. No dobra, no to w takim razie zaraz... na Instastory będzie. Będziecie mogli też do nas dzwonić. No i może chwilę pogadamy też z wami. A teraz pytanie do naszego gościa, ale też w ogóle Grzesiu, jak masz do nas jakieś pytania, to też zadawaj, bo my jesteśmy tutaj, razem prowadzimy tę audycję, ale ja chciałem zapytać, dzwoniłem do paru twoich bliskich przyjaciół. Ja nie wiem, czy to żart, czy nie, ale już się boję. Nie, wiesz, to akurat, to nie jest aż takie hardkorowe, dobra. Ale powiedz mi,
Podobno robiłeś kiedyś muzykę do spektaklu w Dublinie. Tak. To jest prawda? Prawda. A możesz opowiedzieć coś o tym? Mogę opowiedzieć. Mój brat jest choreografem i... Jestem choreografem. Tak. I aktorem w teatrze i też tworzy różne takie projekty taneczno-teatralne i po prostu mnie zaangażował do jednego z projektów, a nawet nie jednego, tylko tam z trzy razy już robiłem muzykę do tych, udźwiękowiałem jakieś tam spektakle. To były jakieś duże rzeczy, czy raczej tak? Całkiem duże, jakby jak na Dublin to duże i oni potem sobie jeździli też w trasie po Irlandii i po Anglii, bo to był kolab między Londynem a Dublinem. I oni sobie tańczyli, ja jeździłem sobie tam do nich na, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie na takie obozy. Mhm. I oni układali sobie na bieżąco układ i prosili mnie o coś i ja na bieżąco też reagowałem dźwiękiem na to, co oni robili tam na scenie, tak jakby. No i fajnie, jakby to jest prawda, tak? I dobrze to wspominam. I... Super, to jest bardzo, wydaje mi się, że fajnie to brzmi na pewno. Robiłeś muzykę do spektaklu tak, w Dublinie. Tak, tak. Tak samo jak też fajnie brzmi to, że powiedz mi, co łączy ciebie i Fluma? Jakaś mała rzecz łączy pewnie, nie? Coś się wydarzyło takiego. Czy... Wydarzyło się. A co się wydarzyło? A wy wiecie, co się wydarzyło? A ja wiem, ale ty chciałbym, żebyś ty wiedział. Było tak, że Flum wydał sobie paczuszkę z samplami tam na Instagramie i powiedział, ej, kto chce, niech skolabuje sobie piosenkę. I ty to zrobiłeś? Ja to zrobiłem, ja się jakby wziąłem jego sample do bitu, jedyne co dodałem to bodajże bas, jakiś jeden synth i perkusję, ale zaśpiewałem tam i wrzuciłem to na Instagram i wrzuciłem to i na drugi dzień patrzę, że jakiś tam zalew zasięgowy, że tak nagle mam i myślę, wow, okej, dobra, miło, fajnie, dobrze, dobrze. I nie wiem, pół godziny później czy godzinę później wychodzę z prysznica i patrzę, nie obserwowałem wtedy Fluma w ogóle. I on cię zaobserwował? I on mnie zaobserwował, wchodzę po prostu na jego jakby Instagram, patrzę tak, że obserwował i mam takie, what the fuck, bro, co jest grane? I patrzę, że zripostował mnie. Napisałeś coś do niego, czy tak, napisałem do niego, że fajnie, że dzięki i że słuchaj, czy mogę skończyć to, bo jakby był taki... jakby załączony pliczek do tych sampli, nie widzę twoich oczu. Fajnie tak przez to, żeby się widzieć często, super. Był taki pliczek z napisem, że nie wolno tego używać w celach komercyjnych, jeżeli chcesz skończyć piosenkę i wydać ją, to nie możesz, wykluczony, nie? I ja napisałem do niego na Instagramie, że elo, czy mogę skończyć tą piosenkę? I on powiedział, tak. I ja powiedziałem, dzięki. I skończyłem tą piosenkę i wypuściłem. Tak? Można jej posłuchać? Tak, jest na Spotify, się nazywa Nie Chcę Cię. Na Spotify i na SoundCloud. Tak się nie za dobrze się przygotowaliśmy, bo nie słyszeliśmy tego. A ja płakałem, jak robiłem tę piosenkę. Tak? No, totalnie. No może nam się uda później puścić jeszcze tą piosenkę. Chciałeś później? No może. No taka smutna jest raczej. Ludzie myślą, że to o kobiecie, a to nie jest o kobiecie. Jeżeli będziecie słuchać, to nie jest o kobiecie. Jak taki o czym to jest? Disclaimer. O kim to jest? Posłuchajcie sobie, wy też sobie posłuchajcie i miejcie w głowie, że to nie jest o kobiecie i wtedy może będzie wiadomo, o czym to jest. No to później może tak zrobimy. Dobra. Słuchajcie, a jeżeli chodzi w ogóle o dzwonienie do nas tutaj, to zapraszamy. Możecie już powoli dzwonić. Tak mi się wydaje, nie? I jak poprosimy o informację, jak ktoś się do nas dzwoni. Jakieś pytanie jeszcze do ciebie chciałbym ci zadać. A może pytanie? Puścimy sobie kolejną piosenkę. Tak? Chciałbyś już w tym puścić? Czasie, tak, i w tym czasie po prostu... Puścimy piosenkę osoby, która wydaje mi się, że była puszczana piosenka tej osoby chyba w każdej audycji. Tak, i to jest utwór, który mi się mega jaramy po prostu. I co mogę więcej powiedzieć? No jest to Białas. No jest to szef naszej wytwórni. Utwór Fraktale. To był Białas, Lanek, Fraktale, a wy słuchacie braci Kacperczyk. Ich gościem jestem ja. Ketchup. Tak jest. Słuchajcie, podobno mamy telefon jakiś, więc możemy posłuchać, pogadać z wami. Karolina podobno się z nami połączyła. Tak. Cześć, Karolina. Cześć. Cześć. Słyszymy cię. Co to? Dobrze, nie mogę w to uwierzyć. Nie, to słuchaj, to jest nic... Słodkie. Nic niezwykłego. No, niby tak, ale... Karolino, jak się czujesz i czy jest coś, co chcesz nam przekazać lub się spytać naszej trójki? Nie wiem, kiedy możemy spodziewać się nowej płyty?
No słuchajcie, znaczy słuchaj Karolino, przepraszam. Chyba, że jesteś tam z kimś, ale no muszę ci powiedzieć, że nie możemy powiedzieć kiedy, ale bardzo mocno na nią pracujemy. Mi się wydaje, że możemy i co się jakby... Tak? No, że w tym roku. Tak, możemy powiedzieć, że w tym roku i tak też, żeby trochę pograć koncertów, jeżeli będzie taka opcja, a coś czuję, że będzie taka opcja w wakacje. No i mamy, pracujemy ciężko, mamy chyba już 5 takich super numerów. O, to już jakieś 80%, prawda? No, wiesz, tak naprawdę możemy zrobić też płytę, która będzie miała 8 numerów, nikt nam nie zabroni. Także prawie kończymy tą płytę. I co ci mogę powiedzieć jeszcze? No i będzie tak, myślę, że będzie ciepło i przyjemnie po prostu wtedy. Okej. I co, jeszcze masz jakieś pytanie może? A co robisz? Powiedz mi, co robisz? Jak ci minął dzień? Co dzisiaj robiłaś? Jak się czujesz w ogóle? Czuję się dobrze się czuję. No, a dzwonisz z Warszawy, czy skąd dzwonisz? Maciek, przestań! O Jezu. Z okolic... Przepraszam za kolegę. Z Warszawy, jeszcze raz, powtórz. Z okolic Krakowa. Z okolic Krakowa, okej. Okay. A, to Maciek często bywa w Krakowie, prawda? Nie, no, powiem ci, że no, trochę no. Bywałem, ale już teraz coraz rzadziej. Słuchaj, Karolina, dziękujemy ci bardzo i życzymy ci miłego wieczoru. Dziękujemy, że zadzwoniłaś i trzymaj się. Dziękujemy. Cześć. Pa. A my teraz może pogadamy. Czyż miałeś podobno jakieś, Grzesiu, do nas pytanie. Tak, może nie pytanie, ale zagadnienie na temat, którego moglibyście się wypowiedzieć. Mianowicie słyszałem, że graliście, jak byliście malutcy, nie pamiętam jak bardzo malutcy, na jakimś większym wydarzeniu, nie pamiętam jakie to było większe wydarzenie. Mówisz, nie pamiętasz, tak? Jak byliśmy malutcy. Tak. I wiesz co, powiem ci szczerze, że graliśmy, w ogóle pierwszy zespół ja założyłem, jak z Pawłem w ogóle założyłem, jak mieliśmy pewnie, nie wiem, z 6 lat. Ja miałem wtedy z Paweł 5. Miało wtedy z 5. Tak wyszło. No i wtedy już zaczęliśmy coś tam grać. Później Paweł poszedł w piłkę nożną, a ja zacząłem gdzieś tam trochę szybciej dorastać, trochę Paweł miał taką blokadę i musiał grać w piłę. Przepraszam, nie, trochę... Mogłem zostać przy tej piłce. Wyszło, jakbym trochę dyskryminował ten sport, a bardzo to jest dobry sport. Fajny. Zresztą też przywitał nas dzisiaj Robert Lewandowski. Tak. Że pozdrawiamy pana Roberta. I czek, ale co ja mówiłem? I wiesz co, no i po prostu ja później założyłem pierwszy zespół i graliśmy już od samego początku, nie potrafiliśmy grać, jakoś tak się składało całe życie, że nam wszystko, że mi na początku, później nam, wszystko wychodziło już. Pamiętam, jak założyliśmy zespół pierwszy, który nazywał się Parawan chyba, nie, jeszcze wcześniej się nazywał... Blue Vision wcześniej się nazywał. Ja miałem chyba 13 lat, już graliśmy na jakiejś największej scenie, na Nocy Kultury jest takie wydarzenie w Lublinie, jeszcze wtedy. No i powiem szczerze, że... Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale tak było i było naprawdę super. A jeżeli mówi... Wiem chyba, o co ci chodzi. Chodzisz... Duże wydarzenia, pierwsze chyba moje duże takie wydarzenie, to był opener, jak miałem 16 lat i to był prawie pierwszy taki duży koncert i było... A graliście już jako bracia Katwencze? Wtedy graliśmy jako Sumo, później... Okay. To o tym nie wiedziałem na przykład. Nie, to później założyliśmy zespół Sumo z Borysem Kunkiewiczem, też go pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i tak, no i graliśmy wtedy na openerze po raz pierwszy. To była też taka trochę niespodziewana sytuacja, dlatego że się podpisaliśmy wtedy, nawet się nie podpisaliśmy, tylko współpracowaliśmy z wytwórnią Brenesel wtedy. Mm. I Bartek Szarkowski z Brenesel po prostu napisał nam SMS-a, nawet chyba nie zadał nam pytania, tylko napisał mi SMS-a, gracie na openerze. Fajnie. I to było super. Mocne, jako 16-latek to tak, ja na przykład tak. Bym... A, mamy kolejny telefon, okay. To się łączymy w takim momencie. Dobra. No, czekamy. Coś... A już moglibyśmy tak naprawdę dokończyć wątek najpierw, ale... No moglibyśmy zakończyć wątek. Po prostu... A, okej. Okay. Halo, Matyldo. Cześć, Matylda. Cześć. Serwus. Nie wierzę. O, to... Co tam, jak tam? Bardzo dobrze. Chciałam... Mam pytanie do Pawła głównie. O, super. O, proszę bardzo. Tak jest. Chciałam się spytać, czy jest jakaś historia za twoją nazwą na Instagramie, bo jest dosyć ciekawa. A to jest bardzo głupia historia, bo to się wzięło od tego, że sobie po prostu kombinowałem z moim imieniem i zrobiłem Pabel i była wieża Pabel na początku i później zmieniłem na Babel, więc to
jest taka trochę słaba geneza. Mnie śmieszy, mnie bardzo śmieszy. Mnie też śmieszy, podoba mi się. Czapa to jest taki. O, prawda. A do reszty też jest jakaś historia, czy nie? W sensie do Maćka i tam... I tamtego, i tamtego. Do Ketchupa, no to jest taka nazwa, z której się nie zapomnę. Grzegorz. Moja nazwa na Instagramie... Tak. No, ja kiedyś coś tam próbowałem robić zdjęcia jakieś i używałem aparatu analogowego Zenit. Mm. I tak ja też robiłem Zenitem kiedyś fotę, jak miałem 14 lat. Tak. No ja właśnie też wtedy. Ale odwalałem uczyłem się trochę na siłę, bo chciałem się dostać na ASP i w końcu i tak się dostałem, ale te zdjęcia nie były mi potrzebne, tylko inne rzeczy. Ale gdzieś tam się uczyłem tej fotografii trochę przez chwilę. A Kowalski to jest takie nazwisko po prostu bardzo popularne, więc stwierdziłem, że no tak. Zenit Kowalski to będzie ciekawa nazwa. I tak Ketchup, Hemingway trochę. Taki trochę tako Hemingway, Zenit Kowalski. A teraz, ale Ketchup, ale to jest ciekawe właśnie. To jest, też mieliśmy, znaczy to jest ciekawe, no tak naprawdę nie powinno się zadawać takich pytań, ja nie lubiłem na wywiadach takich pytań. Proszę nie zadawać tego pytania. Dobra, dziękuję. To się niestety nie dowiesz, jak... Przepraszam. Jakby moja nazwa na Instagramie jest stąd, że mam taki pseudonim, a skąd mam taki pseudonim, to... Nie można pytać artystów też często. Jakby, możesz zapytać nas na przykład, dlaczego nazywamy się Zostawię Kasperczyk. To sobie na... No, faktycznie. Dlaczego tak? No wiesz... Dlaczego Kasperczuk? Kto wymyślił Kasperczuk? O... Czy to wymyślił Janusz Walczuk, czy nie? Nie, to nie wiem, czy możemy mówić. No to wymyślił najbardziej popularny... A, dobra, ja wiem, kto to wymyślił. To wymyślił najbardziej popularny raper w Polsce. Jeden z bardziej popularnych raperów w Polsce, który po prostu krzyczał do nas... znaczy, krzyczał z miłości, tak mi się wydaje, no to było bardzo sympatyczne. Krzyczał do nas na pewnym spotkaniu, nie wiem, jakimś, nie wiem, gdzie to było, nie pamiętam, ale krzyczał do nas Kasperczuk! Było to śmieszne. I teraz wszyscy nas mówią Kasperczuk, szczególnie w wytwórni. Tak, nie wiem, czy ludzie słuchacze właśnie mówią Kasperczuk, czy nie? Bo już zaczynają powoli mówić, dlatego że też na... Możecie też zacząć mówić Kasperczuki, bo to też śmieszne. Kasperczuki to jest jeszcze bardziej śmieszne. Tak. Dobra, bo zapomniałem, że mamy Matyldę jeszcze na linii, więc proszę Maćku. Matylda, no już masz jeszcze jakieś pytania może, czy... Nie mam, nie. To pozdrawiamy cię, a powiedz jeszcze tylko skąd dzwonisz. To jest dla mnie ciekawe, jakby skąd dzwonią ludzie. Też spod Krakowa. Maciek. Ketchup zawsze mi robi tutaj takie... Przepraszam. Słuchaj, Matylda, dziękujemy ci bardzo i pozdrawiamy Dziękuję. Cię. Do zobaczenia. Mamy nadzieję, może zagramy coś w wakacje w Krakowie. Nam odwołali przez koronawirusa niestety koncert, więc tak. Nie zagraliśmy po A ja przez koronawirusa nie byłem we Francji i nie byłem prawdopodobnie na Kubie. Miałem być we Francji właśnie z teatrem i miałem być na Kubie z teatrem. Ale to taki, no, jakby hardcore. Daj spokój. Ale jakby przekułem to w kapitał ludzki na moich social mediach, więc... Tak. Dziękujemy ci, Matylda. My teraz lecimy dalej i teraz pytanie właśnie do ciebie, Ketchup. Ketchupa w zasadzie Grzesiu. A możecie dokończyć tamto, jaki był wasz... Ja pamiętam, że mieliście chyba właśnie 13-14 lat i graliście na jakieś lato z radiem, czy coś takiego? Nie, jakby... Lato z radiem. Nie wiem. Noc kultury, myślę, że... I to było to, tak? Tak, to było. Okay. No bo w ogóle dużo graliśmy w Lublinie, tam się obijaliśmy jako indie rockowy zespół po piwnicach i graliśmy. Ja na przykład, czy wy wtedy się stresowaliście, czy nie? Bardzo. Okej. Okay. Bo dla mnie to... No to w ogóle nie minęło nam te... Właśnie o to mi chodzi, czy na przykład... To jest cały czas takie samo uczucie. To jest sam, okej. Okay. Bo byłem ciekaw, czy jako dzieciak, który jeszcze wiadomo... Jego mózg się nieco buduje i to tam... No jesteśmy głupi, jak jesteśmy młodsi i się mniej stresujemy i jakby przy robieniu głupot różnych to też nie mamy wyobrażenia. I z wiekiem trochę się zmniejsza stres koncertowy w sumie. Tak? Nie wiem, czy to przez to, że więcej gram po prostu i z czasem. Albo po prostu umiesz sobie, radzisz sobie ze stresem dzięki... Nie, dobra, w sumie też zależy od koncertu, bo są koncerty, przed którymi się bardzo stresuję, a są takie, przed którymi w ogóle się nie stresuję. I zazwyczaj w sumie im mniej jest osób, tym bardziej się stresuję, bo czuję się jakbym grał po prostu... przed jury jakimś czterosobowym. Ale wracając jeszcze do tego openera pierwszego naszego, to dokładnie rok później zagraliśmy na Orange Warsaw Festival jeszcze. I wtedy też Piotrek Zioła nas odwiedził gościnnie, bo zrobiliśmy z nim numer, który jest, no nie wyszedł niestety, może kiedyś wyjdzie. Ostatnio się z nim widzieliśmy, rozmawialiśmy na ten temat. Może się kiedyś uda, fajnie by było. No i tam było w ogóle też, to było duże zdziwienie dla nas, było bardzo dużo ludzi. To było na Orange Warsaw, rok i pierwszy później. Koncert. Cały namiot prawie wypełniliśmy, to był jakiś kosmos. Mocne. No a później zagraliśmy znowu na openerze, tuż jako Kacperczyk. Body? Później zagraliśmy na Kraków Live. Ja też poproszę troszeczkę.
na Kraków Live z Matą i z Jankiem. Nie, z Janka rapowanie wtedy nie było. Wróciliśmy wtedy z Sycylii z nagrywania klipu. Zobaczymy. No to były fajne, to był fajny czas i też wtedy wypełniliśmy całe nagranie. Strasznie wcześnie zaczęliście robić muzykę w takim razie. Tak, trochę za wcześnie. Wydaje mi się, że tak szybko zaczęliśmy się rozwijać dopiero teraz. W momencie, kiedy się podpisaliśmy ze SBM i zaczęliśmy jakoś też... Może też taki wiek mamy teraz, że staramy się poprawiać swoje błędy i trochę się wstydzimy niektórych rzeczy. No ale to naturalne. A powiedz mi, Grzesiu, a ty jak z koncertami? Ty grałeś w ogóle coś? Bo nie sprawdzałem tego. Grałeś koncerty? Kiedyś, dawno temu grałem ze 3 gigi, tak naprawdę rapowe, ale to było bardzo lokalnie i raczej mało osób, tam do 50 max było. I nie jestem dumny z tych wystąpień, ale to miałem, nie wiem, 16-17 lat, coś koło tego. I to tak naprawdę wtedy się przełamywałem do tego, żeby w ogóle zacząć pisać teksty i rapować dla ludzi, że tak powiem, że w sensie, że pokazywałem po to komuś, bo jakby pisałem teksty jak już, nie wiem, miałem 15, 16, 14 nawet lat, ale to tam było dla brata i jednego kolegi ewentualnie, nie? I taki jeden koleś po prostu mnie lekko zauważył i mnie po prostu wrzucał na gigi. I tyle. A tak jakby większego koncertu to nie grałem, jeszcze. Bo ja nie mam materiału po prostu, nie, żeby grać koncert. Ale grałem dosyć dużo DJ setów. My to graliśmy w sumie koncerty, jak nie mieliśmy materiału. Znaczy graliśmy koncerty przed wydaniem płyty. I... Tak, ale wy jesteście też zespołem, który... Używa żywych instrumentów. No właśnie, możecie dżemować tak naprawdę przez 20 minut i nikt się nie skuma, że znaczy to... my nie dżemowaliśmy, graliśmy po prostu utwory, które jeszcze nie wyszły. I graliśmy utwory z zespołu Sumo i też to co tam robiliśmy w życiu do tej pory. Ale to właśnie powiedziałeś, że zacząłeś rapować. Uważasz, tak powiedz szczerze. Jakby... Wtedy zacząłem rapować. Ale powiedz szczerze, jakby nie musisz się krępować, bo wiem, że też często ludzie się krępują tego powiedzieć. I uważasz siebie za rapera, czy... Nie uważam siebie za rapera. Okej, okay, no. Właściwie, a za kogo się był uważał? Za muzykę. Kim ty jesteś? Za muzykę. I powiem szczerze, że bardzo dobrze. Na mnie też właśnie często ludzie mnie nazywają raper, fan rapper. Wiele osób myśli, że w sensie wychodzi z założenia, że jeżeli się obracamy w jednym środowisku, gdzie się większość, umówmy się, to są raperzy, no to my też musimy być raperami. A to, że... Jakby tam raz sobie zarapujemy czy coś, to nie znaczy, że jesteśmy tymi raperami, ale... Znaczy fajnie by było, tylko to po prostu też nie jest takie proste. Nie, właśnie też co definiuje rapera, nie? Kiedy ktoś zaczyna być raperem, a kiedy nie jest ktoś raperem. Ja się nie czuję raperem, na przykład, po prostu. No a wyglądasz, jakbyś nim był. Jest, no dobra. Ale nie wiem, że na przykład... Dobra. Znaczy w ogóle fajnie jest, wiesz, na przykład nie wyglądać jak raper i być raperem. Wyobraź sobie, że ja teraz jestem najlepszym raperem w Polsce. Mógłbyś, tak. Jak dla mnie jesteś, Maciek. No ja wiem, to dla mnie też. Ale wracając jeszcze teraz do tematu, bo mieliśmy o tym porozmawiać trochę. Ten temat, który jest bardzo często poruszany teraz, czyli pandemia i o tym, o tworzeniu muzyki podczas pandemii. Czy rzeczywiście to był taki okres, w którym się dobrze tworzyło? Bo wszyscy mówi, że super, to jest teraz świetny czas dla artystów. Jeżeli chodzi o, nie mówię o tym, że nie ma koncertów i że nic nie dzieje, nie mają pieniędzy, tylko mówię o tym, że jest to super czas dla artystów, że teraz mogą się zamknąć i zacząć komponować. Czy to jest prawda? Bo na przykład jeżeli chodzi o nas, to mi się wydaje, że szczególnie początek pandemii to był najgorszy okres w moim życiu, jeżeli chodzi o tworzenie. Dlatego, że po prostu się rozleniwiłem. Nie miałem żadnych bodźców i też po prostu byłem taki... No siedziałem w domu, oglądałem filmy jakieś, zamawiałem cały czas jedzenie i po prostu byłem taki rozleniwiony, nie mogłem się skupić. A powiedz mi, Grzesiu, jak tam to u ciebie wyglądało? Ja miałem podobnie, w sensie nie mogłem nic stworzyć sensownego, poważnego, ale tworzyłem dużo tych głupich rzeczy, jakby na TikTok. Ja zacząłem robić TikToki tak naprawdę z nudów, po prostu nie było co robić, więc pisałem teksty o pierdołach, że jestem chory albo... Kupuję, nie wiem, chipsy i jem, bo to jedyne było, co robię tak naprawdę. Ja, to był strasznie też dla mnie ciężki okres tak naprawdę emocjonalnie, tak, bo to było ciężkie. Skończyło się bardzo często na tym, że ja swój wieczór, cały dzień po prostu spędziłem przy komputerze grając w gry z kolegami, w kalambury na kurniku i w Valorant strzelając do wrogów, a przy tym pijąc piwo albo drinka z wódką i to zwykle było co drugi dzień albo codziennie. No i to było okropne tak naprawdę, bo... No, niczego dobrego to nie prowadzi, nie? Ale potem jak się
Ja już się trochę przyzwyczaiłem do aktualnego stanu rzeczy i że okej, tak po prostu trzeba już zacząć funkcjonować i dzieje się to. To też nie ma apokalipsy, nie? To no to się stało tak po prostu, że tam sobie napisałem jakąś piosenkę, potem drugą piosenkę i w ogóle. Ale nie mogę powiedzieć, że to był najbardziej twórczy okres w moim życiu. Zdecydowanie nie, tak, tak. Znaczy mi się wydaje, no, ja mówię też cały czas o sobie, bo wiadomo, że każdy artysta tworzy inaczej. No. No ale ja jak na przykład więcej robię w życiu, to więcej mi wychodzi. Ja mam tak samo. To samo to wypływa, a tak to jest takie trochę siedzenie nad tym na siłę i to nie tylko teraz powoli zaczyna się to jakoś rozkręcać, więc myślę, że zdążymy oddać płytę. Na pewno zdążymy. Ale ja na przykład miałem... Przez to, że było jak było i nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam, że mam albo miałem, że znacznie łatwiej mi pisać piosenki, jak jestem smutny i źle mi w życiu po prostu, że łatwiej mi wtedy to tak trochę ubrać. Ja mam dokładnie odwrotnie, jak mam dobry humor, to wtedy jest wena, jak mam zły, to nic mi się nie chce, po prostu oglądam filmy. Ja tak mam do produkcji, jak mam dobry humor, to lubię robić bity. Jak mam słaby humor, to... Jaki? Przepraszam. To wtedy piszę teksty. Okej, okay, no. Ale wiem o co chodzi. Znaczy ostatnio po prostu jestem bardzo szczęśliwy i żyje mi się naprawdę super, bo... nie wiem, ułożyłem sobie parę rzeczy po prostu w życiu i nie mam powodów do smucenia się przez ostatnie miesiące. A nadal tworzę, nie? Więc jakby jest okej. Okay. Często te rzeczy, które piszę teraz, to retrospekcje do rzeczy sprzed lat, sprzed dwóch, trzech, pięciu nawet lat. Jest bardzo często tak, że ja sklejam sobie z paru osób jedną osobę, do której piszę piosenkę. Tak, mamy to samo dokładnie. Ja na przykład też ostatnio napisałem parę dni temu numer, w którym śpiewam, że mam 20 lat, mimo tego, że mam 20... 3 lata, no ale śpiewam o okresie, w którym byłem kiedyś. No, nie? No. I też chciałem trafić do tych ludzi, którzy są w tym wieku i akurat w tym momencie tego słuchają. Co, słuchamy czegoś dalej, czy jeszcze... Posłuchajmy Brockhampton. Już się zmęczyliśmy troszeczkę. To jest moja ulubiona piosenka tamtego roku, tak naprawdę. Słuchałem jej non-stop. Podczas właśnie pandemii w lutym tego słuchałem cały miesiąc codziennie, żeby sobie trochę humorek poprawiać. No to jest Brockhampton Hotsy. Ketchup teraz wam poprawi humorek. Słuchamy. Jest, bro. Cześć, przy mikrofonie bracia Kacperczyk i Ketchup. Mamy telefon. Znaczy jeszcze powiem tylko szybko, że słuchacie SBM Radio w Open FM. Mamy telefon ze Szczecina, ktoś do nas dzwoni. Cześć. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Mam ogólnie pytanie do ciebie, Maciek, na temat fotografii. No, ja nie wiem, czy ja mam jakąś wiedzę, żeby ci odpowiedzieć na ten temat, ale dawaj, no. Ogólnie to bym chciała wiedzieć, co cię zainspirowało do tego. W sensie wiem, że ASP, ale no... Co cię zainspirowało, żeby się tym zainteresować i jaki typ fotografii jest ci najbardziej bliski? Powiem ci szczerze, że nie mam chyba swojego typu fotografii. Przez chwilę robiłem te zdjęcia po to, żeby się dostać na Akademię Sztuk Pięknych, na Wydział Sztuka Mediów, taki jest, czy tam Sztuki Mediów. I po prostu tam w jednym elementem rekrutacji był po prostu egzamin z fotografii. Dostawaliśmy aparaty, albo braliśmy swoje aparaty i mieliśmy godzinę na to, żeby sfotografować różne rzeczy, które są na terenie akademii, były na terenie akademii. Ja mam takie coś w mojej szkole. No właśnie, widzisz. A gdzie się uczysz? Uczę się w technikum na technik fotografii multimediów. Okej, a planujesz... dostawać na Akademię Sztuk Pięknych? Ketchup się ze mnie śmieje, przepraszam. Cały czas się ze mnie śmieje, bo nie mogę ci zadawać pytań? Mogę. Nie, no, pytaj. Ja bym chciała ogólnie na warszawską szkołę filmową, na reżyserię. I tam do rekrutacji są właśnie potrzebne zdjęcia, jakieś filmiki i tak dalej. Więc to jest takie najbliższe do tego, co chcę robić w życiu. Super, super. No to trzymamy kciuki, mam nadzieję, że się uda. Ketchup, nie śmiej się ze mnie. Ale no, wracając do mojej fotografii, ja nie jestem jakimś specem. Później porzuciłem tą fotografię szybko. Na pierwszym roku miałem bardzo poważne zajęcia z fotografii, na których sobie nie za bardzo radziłem, dlatego że tam wchodziła też jakaś fizyka w ogóle później. Były egzaminy z fizyki. Trzeba było poznać tą budowę aparatu. No i tak dalej. Dziękujemy ci bardzo.
Mama bardzo was polubiła. Jakby ja puszczałam przez ostatnie kilka tygodni wasze piosenki ciągle i moja mama ma już mnie lekko dość, ale bardzo was lubi. Super, dziękujemy ci bardzo, pozdrawiamy twoją mamę. Dziękuję. A będzie można jeszcze posłuchać gdzieś, jak mówię w tym radiu, bo bym chciała do przyjaciół. A co? Nie wiem, czy możemy mówić. Chwalić się mamę. Podejrzewam, że tak. Okej, okay, dobrze. Dobrze. Na razie, trzymaj się. Także tak to wygląda. Jesteśmy w SBM Radio Open FM. Ketchup, dawaj jakieś pytanie do nas teraz. Bo... O nie, caught me off guard, bro. Nie mam nic. Nie ma żadnego pytania do nas. Dobra, mam pytanie. Jeżeli pijecie sok, to jakiego smaku? To tak jakby idąc na fali pytań, które dostajemy zewsząd, to dostajemy tego na, typu. Na Instagramie i na... i na quick znaczy... question, dawaj stary. Wiesz co, no ja byś zawsze... Znaczy ja lubię taki sok jabłkowy. Dobrze. Taki, wiesz, taki jak się na przykład śpi w hotelu po koncercie. Tam są takie soki, one są takie trochę sztuczne, ale są bardzo dobre, naprawdę są świetne i zawsze rano, a najczęściej w ogóle często jest też tak, że wiesz, grasz koncert i wracasz na śniadanie do hotelu. Wiesz o co chodzi? No, po prostu nie śpisz. Tak, rozumiem. Jakby, najgorzej jak kierowca, którym też jedziesz, też nie śpi z tobą, bo wtedy się trzeba zatrzymać na stacji i się przespać chwilę. Prawda. No i tak, właśnie ten sok, w ogóle śniadania w hotelach to jest coś... Ale ja pytałem tylko o sok, Maciek. Wiem, ale ja się tak, wiesz, rozmarzyłem po prostu już. Paweł, powiedz mi, jaki pijesz sok. Jaki piję sok? Ogólnie mi się szybko nudzą soki, na przykład to teraz kiedyś lubiłem bardzo długo sok bananowy, ale piłem go cały czas, już później na przykład rodzice zaczęli kupować ten sok cały czas i mi się trochę znudził w pewnym momencie. To jest lubię zmieniać sok. Śmieszny koncept, że jak powiesz, mama coś kupi do domu i powiesz, o to dobre, to mamie jakby zaskakuje takie coś w głowie, że o, to będę teraz non-stop to kupowała, non-stop. Tak, i kup dzień w dzień jest ten sam sok, bo przecież lubisz. Ale a to jest fajne. W sensie fajne, ale ileż można, nie? Jakby ja tak, a, no właśnie, nieważne. Mamy podobno kolejny telefon od Zuzanny. Paweł teraz odpowiada na ten... Zależy, jakie pytanie będzie. Mam nadzieję, że do Pawła. Zuzanno, czy jesteś z nami? Tak, cześć. Hej, ja ogólnie mam pytanie do każdego, że gdybyście mogli stworzyć coś z dowolną osobą, to kto by to był? Maciej, zacznij. Wiesz co, już takie też pytania nam zadawaliście na Instagramie. Ja w ogóle nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, z kim miałbym coś stworzyć. A z kimś z zagranicy pewnie, bo to jest mało... Z Ketchupem myślę, że chciałbym coś zrobić. Ja bym wolał chyba z zagranicy. Dobra, ale kogoś nieosiągalnego. Tak, gdybym już mógł... No ja myślę, że też, no bo to też jest fajna promocja i myślę, że można trochę dzięki takiej... Ja nie mogę! Nie wierzę! No, jakie jest marzenie? Wysokie zasięgi. Nie, no ja myślę ogólnie, że pewnie na ten moment, i to nie jest promocja, z Iggym Popem chcielibyśmy coś zrobić, dlatego że już mamy z nim jakiś kontakt bardzo daleki. Znaczy, serio? Udostępnił nasz numer Iggy u siebie na fanpage'u na Facebooku. Bardziej z managementem. Management udostępnił, ale mamy już tam jakiś z nim... Myślę, że w jakiś sposób może się kojarzymy. I co? No i miał grać teraz na festiwalu w te wakacje i tak trochę marzyliśmy, że może tam też się uda zagrać i się z nim spotkać, z nim pogadać. Nie mówię, że mielibyśmy coś razem tworzyć, ale chcielibyśmy. Wiadomo, że on by się nie zgodził, to już przecież starszy ty pan. Ty chciałbyś, Paweł może z kimś innym by chciał. A Paweł może by nie chciał, tak. To jest dobre pytanie. Chciałbym w sumie. Okej, czy to jest osoba, z którą najbardziej chciałbyś współpracować? Obojętnie kto. Może też nie żyć. Mam nadzieję, że może też nie żyć. Zuzanna potwierdzi, czy może tak, też... Tak, wiedziałem. Pawle. Nie wiem w sumie. Powiedz Elvis Presley, proszę. David Bowie. A ty, Grzesiu? No właśnie, to ciekawe. Też David Bowie. Tak? Nie. Jakbym miał coś zrobić tak naprawdę, to chciałbym, kurczę, posiedzieć ze Scottem Storchem w studiu na przykład. A tak, to jest inny trochę przelot. Tak, jakby właśnie totalnie jestem ciekaw, jak on pracuje. Ale jeżeli chodzi o piosenkę jako nie wiem, featuring czy coś takiego, to z Jadenem Smithem bym chciał zrobić piosenkę. To też mamy chyba dzisiaj nawet do puszczania jeden numer. Tak jest.
Może puścimy teraz? Możemy puścić Jaden Smith Plastic, a raczej Jaden Plastic. Dobrze, Zuzanno, dziękujemy Ci bardzo dziękujemy za ci bardzo. Telefon. Na chwilę o Tobie zapomniałem. Dobrze. Miłego wieczoru dziękuję. Ci życzymy. Dziękuję nawzajem. Dobrze, wieczoru. Słuchacie SBM Radio w Open FM w studiu bracia Kacperczyk i Ketchup. A teraz może pogadamy trochę znowu, bo tak troszeczkę już się rozdzwoniliście, a może wypadałoby jednak trochę pogadać. Powiedz mi, Grzesiu, ty nie jesteś z Warszawy człowiekiem. Nie jestem. I teraz Warszawy. Pytanie, kiedy się przeprowadziłeś? Dlaczego to zrobiłeś? Czy rzeczywiście to jest miejsce, w którym się robi duże kroki, jeżeli chodzi o swoją muzykę promocyjną? Czy to jest miejsce dobre do mieszkania dla ciebie, jeżeli chodzi o tworzenie? I czy czujesz się tu bezpiecznie? Czy nie tęsknisz też za swoim miastem Szczytno? Szczytna. Tak, o, ale okay. Wolałem tego nie mówić generalnie. Przepraszam. Maciek, ja nie mogę. Cóż za gradowicie pytań. Zapomniałem wszystkie, więc... Musisz je jakoś złączyć w jedno i odpowiedzieć. Słuchaj, przeprowadziłem się na samym początku, przeprowadziłem się rok temu w styczniu. Na koniec stycznia, jak wracałem z Londynu, to stwierdziłem, że nie chce mi się już żyć na prowincji i zasięgnę wielkomiejskiego życia. Powietrza. By zacząć swoją karierę. Natomiast bo Wrocław już znałem, ja jestem spod Wrocławia, jakby ktoś nie wiedział, gdzie to. I Wrocław już znałem, nudziło mi się tam i stwierdziłem, pojadę sobie do Warszawy, bo tutaj mam też całkiem sporo znajomych i kolegów. I wprowadziłem się, bo też mam tutaj brata, który mi pomógł na samym początku. Natomiast nastąpił jakiś miesiąc później COVID-19 i pokrzyżował mi plany. Ja nie mogłem znaleźć pracy aktualnie, ówcześnie. Moje oszczędności po prostu tylko i wyłącznie topniały, ja nie miałem jak zarabiać, więc się przeprowadziłem znowu do siebie, do domu, do rodziców i tam przeżyłem ten największy lockdown i wprowadziłem się ponownie do Warszawy w lipcu, na początku lipca bodajże. I żyję do dziś. I jest I co, mi... jest to dobre miejsce dla ciebie, jeżeli chodzi o inspirację i o w ogóle o tworzenie też, czy nie ma, ludzie mówią, że Warszawa jest miejscem sukcesu, ale też umówmy się, że jest tutaj dużo takich rzeczy, które rozpraszają trochę. Opcja tego, że imprezować tak naprawdę można codziennie, jest plusem i minusem. A najbardziej minusem. Najbardziej minusem jednak, mimo wszystko. Bo człowiek się zapomina i zapomina po prostu o obowiązkach muzyka. I muzyka tak, a to też tak, a to jest takie zajęcie, że jednak trzeba się samemu sobie ustalić, chyba, kiedy się to się imprezuje dzieje. W studiu. To jest. Tak, no to jest co innego akurat. Ja nie potrafię akurat. Ja zobaczyć. Też nie potrafię. Jak siedzę w studiu, to raczej nie imprezuję. Ale uważam, że tak, że jakby dobrze mi się tu przebywa, sam fakt, że siedzimy w tym momencie tak. I rozmawiamy. I że się tutaj. Poznaliśmy w ogóle też, nie? Tak, bo się nie znaliśmy wcześniej, jakby ja się wprowadziłem tutaj i ty chodziłeś, czy ty też chodziłeś? Gdzie? Ty chodziłeś do szkoły z Semorem? No to Paweł. No. Cały czas chodzę do tej właśnie, realizacja dźwięku. Tak, i tak naprawdę... Polecam bardzo. Placement. I tak się tak naprawdę poznaliśmy, że przez Semora, nie? Ja byłem chyba na waszej premierze płyty w Niuansie. Byłeś. No. Wtedy pierwszy raz cię ujrzałem. Tak. O kurczę. Wtedy pierwszy raz cię ujrzałem. No i się złapaliśmy i okazało się, że się tak, się no lubimy. Tak, nie od razu jakoś tak dużo czasu zaczęliśmy razem spędzać i ostatnio też w ogóle nie spędzaliśmy czasu. Ja bym na przykład chciałem Grzesia zaprosić na obiad dzisiaj, a Grzesiu mi napisał bardzo niegrzecznie, że nie. Że nie ma takiej opcji, dlatego że nie będziemy mieli o czym rozmawiać na audycji. Nie było tak. W podcaście. Nie było tak. Ty mówiłeś, że potrzebujesz rozgrzewki, a ja mówię, człowieku, ja nie potrzebuję rozgrzewki, by z tobą rozmawiać, bo od razu mi się wspaniale z tobą rozmawia. No dobrze, i tutaj, no. Ale ja od razu też ci powiedziałem, że tak, masz rację. Wiesz, że to jest jakby... Też mi mówił. No, ale jakby sama opcja networkingu po prostu w Warszawie... Jest spoko, jeżeli chce się kolabować z kimkolwiek, to też lwia część muzyków polskich siedzi w Warszawie, więc jeżeli chce się z kimś porobić muzę, to tutaj można, nie? Dokładnie. Plus mam dostęp do fajnych studiów, pomieszczeń do nagrań audio. I to jest spoko, jakby jak mieszkałem u siebie, to nie miałem czegoś takiego, miałem tylko i wyłącznie...
swój pokój i tyle, nie? A dzisiaj nie, tak naprawdę nie robię muzyki prawie w swoim mieszkaniu, tylko jadę sobie do studia, ja tam sobie dubię. I to jest fajne i to jest duża zaleta mieszkania w Warszawie. No my też od razu też mówimy. I uwielbiam jedzenie, że... w Warszawie, jakby tak? Opcja tego, że po prostu jest tyle knajp, przepraszam, że ci przerwałem, ale że jest tyle knajp i na każdej dzielnicy są miejsca, których się nie zna, to jest super, bo ciężko jest znać wszystkie miejsca na każdej dzielnicy, nie? No ja też marzę trochę o tym, żeby można było do takiej knajpy pójść rzeczywiście, tam posiedzieć, tak, nie? Kiedyś zaraz... można było i za niedługo może też będzie można. Myślę, że tak. No my też nie jesteśmy z Pawłem z Warszawy, także dla nas to też jest dosyć, to co mówisz, ja się z tym w 100% zgadzam. Warszawa trochę może zmęczyć. Ale męczy. Ja już miałem takie przez chwilę taki okres, że zastanawiałem się, czy by przypadkiem może nie wrócić na chwilę do Lublina, przynajmniej na pół roku. Dlatego, że tam jest... Wiadomo, że też są... Kwarantannę gdzie spędziliście? W Warszawie i przez chwilę w Lublinie też siedzieliśmy. Dobra. No ale w Lublinie jakby też, no to jest, wiadomo, że tam jak mieszkaliśmy, to mieszkaliśmy z rodzicami. I tak to było bardzo fajnie, przyjemnie, rodzinnie, ale sobie trochę przeszkadzaliśmy. Nie każdy mógł się skupić, mam wrażenie, na swoich obowiązkach. A teraz jak siedzimy sami w domu w Warszawie, no to pracujemy 24 godziny na dobę. Tak proste. No, także, no, ale Warszawa męczy i nie wiem, zobaczymy, czy... Ja mnie... mówię tak za nas, a ty, Paweł, też mógłbyś... Zgadzam się, jak się nie będę zgadzał, to będę... To powiedz, powiedz. Mnie na przykład ostatnio w ogóle nie męczy. W sensie, kupiłem sobie telewizor i konsolę i ja mogę siedzieć po prostu w domu i spędzać tam dzień calutki i nie jestem zmuszony, bo to samo bym robił gdzie indziej i czuję się jak u siebie w domu, a nie imprezuję, bo nie piję alkoholu od prawie 2 miesięcy, tak jest, nastąpił ten moment, kiedy się tu chwalę. Ja też nie piłem. W tym samym czasie zaczęliśmy nie pić. Tak? Tak. Okay. Nie, trochę wcześniej chyba. Mi się wydaje, że wcześniej, w sensie ja tak? 25 grudnia na... No, wszystko zapisane jest. A my 1 stycznia po prostu przestaliśmy, ale czasem nie pijemy. Na pasterkę po prostu się bardzo upiłem i stwierdziłem, że czas zrobić może przerwę. I jakby nie ciągnie mnie po prostu do tych imprez, nie? Jakby jak chodzę na imprezy, to tylko i wyłącznie siedzę sobie i gadam i to jest fajne i nie ma tam pokus, które mówią, że to coś jest... W sensie, no nie robi nic mi źle, nie? Przez co się nie męczę tą Warszawą, a tylko uskrzydla mnie Warszawa, nie? No ale tak, ale mieszkasz trochę krócej też niż my. Tak, no wiadomo. Że... Ja też, nie no, wiadomo, że też pierwszy mój rok na przykład w Warszawie był bardzo też spokojnym rokiem i nic nie robiłem, nie znałem jeszcze tylu ludzi, których znam teraz i nie było też tyle opcji, żeby gdzieś wychodzić codziennie, a teraz tak naprawdę jest codziennie jakaś opcja, telefon, czy tam. Ja nawet mam ochotę, no i czasami może lepiej gdzieś jednak wyjechać, żeby, no bo się też, wydaje mi się też, że będziemy sobie finalizować produkcję naszej płyty gdzieś poza Warszawą. Bieszczady wyjedziemy. Bieszczady na przykład wyjedziemy, żeby po prostu się odciąć od tego, co się tutaj dzieje. No i tak, a teraz może posłuchamy jakiejś muzyki i się zastanawiam, co by wam tu puścić. Ale z racji tego, że Paweł, przeczytałeś ostatnio książkę, którą już dawno powinniśmy przeczytać, ja zaczynam ją książkę czytać. Książkę Doroty Masłowskiej. Która jest bardzo ciekawa, dlatego że jest napisana hip-hopem. Rymy. Niesamowita książka. O czym, Paweł, możesz powiedzieć coś? To jest hip-hopowa książka o show-biznesie tak naprawdę. Jak tak trochę jest... Czyli tak naprawdę o tym, o czym trochę teraz rozmawiamy, czyli o tym, że... No ale pokazuje po prostu te niepowodzenia wszystkie, które... I że ten świat jest zakłamany po prostu mocno. Ja chciałbym... Czy padł tytuł już piosenki? Polecam, jeszcze nie padł. To jakby... Bardzo bawi mnie fakt, że pan realizator, usłysząc tylko nazwisko tak. Masłowska, już wiedział o jego piosenkę. Oczywiście, no wiesz, to też nie wiedzieć. Teraz puszczamy wam Mr. D, piosenka Chleb. Dzień dobry, tak się kłóciłem z Grzesiem, kto ma rozpoczynać tę część audycji naszej. Ja się wstydzę po prostu, przepraszam. Słuchacie SBM Radio w Open FM, klucz pod wanną. Musiałem to powiedzieć. O nie, wpadłeś w pułapkę. Wpadłem w pułapkę? Wpadłeś w pułapkę. A czy mógłbyś powiedzieć jeszcze przed tym, bo wiem, że mamy telefon, ale chciałem jeszcze wcześniej powiedzieć, zapytać się, bo coś zacząłeś mówić przed tym, jak w ogóle zaczęliśmy audycję. Tak, jakby, ja nie wiem, czy taka jest geneza tego, ale to jest najstarszy żart na świecie przedszkolny. Możesz wytłumaczyć, o co chodzi z tym żartem? Słuchaj, kiedy miałem 5 lat, mój kolega do mnie powiedział, ej, powiedz klucz pod wanną. Ja powiedziałem, klucz pod wanną, a on powiedział,
Twój tata się kąpie ze starą panną. Pamiętam. To jest żart. Bardzo brzydki żart. Ja nie rozumiem, dlaczego to jest trending na Twitterze, jakby kto to odkopał, nie wiem. No ale wiesz, no jakby każdy też użył tego zdania. Prawda, w sensie śmieszne. Więc my też musieliśmy to zrobić. Mamy telefon. A powiedz słońce. Dobra, nie mówię. Co ty gadasz, grzechu? Przepraszam. Słońce. A, nieważne. Halo, kto do nas dzwoni? Halo, Maćku. Cześć, o! Dzwoni Przemysław z Żyrardowa. To nie jest Przemysław, to jest nasz dobry kolega. Technologii i turystyki. A, Ketchup do mnie, przepraszam, ale Ketchup mi mruga okiem. Cześć, Przemysław. Cześć, Przemysław. Maćku, otwórz Pepsi. Co, mówisz jeszcze raz? Otwórz Pepsi. Otwórz Pepsi. A wiesz co? A co to znaczy? Powiedz, otwórz Pepsi. O, dziękuję ci, Kacper. Dziękuję ci bardzo. Słuchaj, ja bym chciał, żebyś... Siemano. Ja bym chciał, żebyś opowiedział trochę... Teraz ja muszę tobie zadać pytanie. O estetyce, o której mi dzisiaj opowiadałeś. O pięknie. Czym jest piękno według ciebie? I powiedz mi, mam do ciebie pytanie też. Zastanawiałem się bardzo mocno ostatnio też. Miałem estetykę na trzecim roku na Akademii. I wywnioskowałem z jednego wykładu, nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem, tak mi się wydaje, że nie ma czegoś takiego jak gust. O gustach się nie dyskutuje, to powiedzenie nie powinno istnieć. Podobno gust albo się ma, albo się go nie ma. Że piękno jest jedno. Czy to prawda według ciebie? Bardzo, okej, okay, no to teraz tak. Jedziemy. Piękno może być jedno, gdybyśmy kierowali się Plotynem. Bo on czym? Uważa, przepraszam? Że jedno jest Plotynem. To jest taki starożytny filozof średnioplatoński. Mhm. I on w sumie uważał tak naprawdę, że wszystko dąży do piękna i piękno to jest wchodzenie po pewnej hierarchii do tego jednego. Ale to w sumie się trochę zgadza z tym, o czym rozmawialiśmy dzisiaj o estetyce. No bo oczywiście słuchacze nie wiedzą, o czym rozmawialiśmy, więc może jeszcze to przedstawimy. Rozmawialiśmy na balkonie, mogli słyszeć. No właśnie. A, to mogli. Faktycznie ktoś mógł usłyszeć. Ja pamiętam ale... taką... Dobra, no mów, przepraszam. No, a to nie. To ciekawi mnie, jak to pamiętasz. Nie, wiesz co, ja chciałem coś innego zupełnie powiedzieć, że pamiętam, jak kiedyś byliśmy u nas w domu z Matą, i Mata wyszedł na chwilę u nas na balkon po prostu i to było rano i się wychylił, tylko na chwilę to była jedna osoba w ogóle, to gdzieś przechodziła i jak to było, Paweł? I powiedział, o, Mato! A to dobra, to nie jest jakaś bardzo ciekawa historia, ale po prostu chodzi mi o to, że już jakby ludzie wiedzą, gdzie mieszkamy. No, no dawaj. Dalej. No, dobra. O pięknie porozmawiajmy. Tak, jest, o pięknie. No to symetria jest takim podstawowym kanonem piękna, do którego każdy w życiu w pewnym momencie dochodzi. No i dlaczego? Piękno jest czymś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni. W naturze symetrii za bardzo nie widzimy i jest to jedna z pierwszych rzeczy, którą możemy jako człowiek własnoręcznie tworzyć, bo jest zazwyczaj bardzo prosta i reguły, które za nią stoją, są łatwo osiągalne. No proste, proste. Więc jest czymś, czego nie ma w naturze, człowiek sobie to wytwarza, jest czymś obcym w stosunku do natury. Ale przez to, że łatwo się wytwarza, to bardzo jesteśmy w stanie tworzyć symetryczną sztukę, symetryczny wytwór, przez co przyzwyczajamy się do niej. Dlatego to, co będzie zbyt piękne, zbyt symetryczne, nie będzie nam się... Dobra, słuchaj, to według ciebie TikTok jest symetryczny? Czy asymetryczny? Właśnie TikTok jest asymetryczny. TikTok tak myślisz? Jest a jest piękny. A. Jest piękny, właśnie o to chodzi. Ale bo... właśnie o to chodzi, że asymetria jest piękna właśnie. Okay. Że asymetria to jest piękno, a nie symetria. Okej, okay. Asymetria nie może być piękna? Może być, ale to już symetria trzeba może być pięknem tylko w przeciwieństwie do asymetrii. Jeżeli będziesz miał wiele asymetrii i znajdziesz w tej asymetrii symetrię jedną, to ona i tak się wyróżnia, jest asymetryczna w stosunku do całości. No czyli nie istnieje tak naprawdę absolutne piękno i nie można zdefiniować piękna. To chyba tak samo jak z dobrym i złem, prawda? Czyli nie można zdefiniować piękna, to znaczy, że
O gustach się nie dyskutuje jednak. O gustach jak najbardziej się dyskutuje według mnie, bo to jedyne, o czym my możemy dyskutować w życiu, bo jeżeli no tak, mielibyśmy, jakby nie da się dyskutować na temat faktów, bo fakty są jakie są, a jakby... No tak, no, no. Oczywiście, oczywiście. Jeżeli coś się, ktoś ma inne spojrzenie na coś niż druga osoba i się spotkają dwa różne jakby, wiesz, spostrzeżenia, to wtedy się wywiązuje dyskusja i może być najzwyczajniej ciekawie. A jeżeli jest, ktoś nie umie rozmawiać, to wtedy się nie dyskutuje. Dla mnie tak powinno być. Jeżeli ktoś nie ma gustu i nie umie rozmawiać, to się nie dyskutuje. Okay, to raczej to, że ktoś nie ma gustu, to raczej jest to, że faktycznie nie jest w stanie określić tego, co ma i wszystko przyjmuje z zewnątrz. No tak, bo ja na przykład uważam, to jest moje przemyślenie, że gust albo się ma, albo się go nie ma, ale w tym guście są różne style po prostu. Tak. Czyli po prostu, że coś jest... Ja na przykład przykładowo, ktoś nie słucha metalu, ale można podzielić ten metal na taki dobry i zły metal. Prawda. Może ktoś nie słucha popu, ale można podzielić na ten dobry i na ten zły. Nie wiem tylko, czy disco polo można tak powiedzieć. Też można pewnie, na nie? Bank na bank. Na bank można, bo dokładnie. Także, na bank. Także tutaj to bardzo ciekawy temat, Kasper. Dzięki, że zadzwoniłeś, bo dziękówka. Dzięki tobie mogliśmy sprawić, że ta audycja po prostu się stała taka bardziej wartościowa troszeczkę. I teraz chcieliśmy troszeczkę dla kontrastu. Paweł, może zapowiedz, puścić dzień. Jest... A to czekajcie, to no, jeszcze chłopcy. No dawaj, Kasper. Właśnie. Ketchupowi chciałbym życzyć, żeby mu plecy przestały boleć. Słuchaj, plecy już mnie nie bolą, boli mnie noga. O nie, ale no. Słyszałem, że poleciałeś, że godło nam zrobiłeś. No, wszystko w plecu. Tak, tak, ale jest okej, dziękuję bardzo. No i a wam chłopakom chciałbym pogratulować, że pięknie dzisiaj brzmicie. I jest bitufa. Dziękujemy ci, Kasper. To no, teraz puścimy, trzymaj się. Cześć. Teraz puścimy utwór. Kogo właśnie, no powiedz? To skąd utwór znasz? Specyficzny. Pokazał mi ten utwór Wojtek Błachnia Wilhelm. Możecie kojarzyć jego piosenki. Pozdrawiamy go, jeśli nas słucha. Jeśli nie, to też go pozdrawiamy. I to jest utwór, który jest w ogóle nieznany. Jest trochę. Jest mocno. To koleżanka koleżanki. Czy kolegi? Koleżanka kogoś, kogo zna Wojtek. I ta koleżanka według mnie jest super, super rapuje, śpiewa. I, no posłuchajmy. No posłuchajcie, no, jest mocno. Grizzmoli się to nazywa, X Skuner. Dobra, już wystarczy, bo to było bardzo mocne i też pierwsza część tej piosenki była lepsza według mnie. Ale no, o, też... Ja lubię takie mocne klimaty. Się zaczął z tego robić, widzę. Przepraszam, bo już tak troszeczkę przyginamy. No, wyślijcie nam swoje piosenki do maila, będziemy oceniać. To był żart jak coś, przepraszam. Tak, to był żart, już zaraz wiesz. Ja nigdy nie oceniam po prostu. Kontynuuj, Maciej, nie wiem. Ja już wiesz, właśnie chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. Nieważne. Muszę wam powiedzieć, że... Dobra, ja ci zadam pytanie. Dawaj. Jak sobie... Albo wam tak naprawdę. No, o, może najpierw do ciebie, bo to tak mało dzisiaj mówiłeś. Jak sobie radzisz z samotnością podczas tego lockdownu i że kontakt z ludźmi jest tak ograniczony i jakie są twoje sposoby na to, by czuć się dobrze i zachować zdrowie mentalne? Właśnie nie wiem, czy jest aż tak ograniczony w moim przypadku, bo tak naprawdę studia już mam hybrydowo, więc chodzę na te studia, widuję się z ludźmi. W domu i tak siedzę tyle, ile siedziałem wcześniej. Okay. I tak się spotykam z ludźmi czasem na jakichś imprezach. Wiadomo, że są mniejsze i nie ma festiwali i takich większych wydarzeń, ale mogę się skupić przez to na pracy i tak naprawdę mi to nie przeszkadza, bo teraz się tak naprawdę wyłączam prawie całkowicie z takich kontaktów jakichś z ludźmi większych i robię po prostu muzykę, żeby mieć więcej na to czasu i w tym momencie życia się na tym skupić. Paweł, pamiętam, jak ty w tym momencie, kiedy było wszystko pozamykane i w ogóle nie można było wychodzić z domu za bardzo. Znaczy wiadomo, że do pracy tam niektórzy musieli jakieś tam iść. Ty też pojechałeś do pracy. Pamiętam, że robiłeś wtedy z Kłebo i z Matą nutę, tak, nie? Wtedy dostałem te propozycje i było mi bardzo miło z tego powodu. No i... Fajnie, taki boost, jakby dzieje się słabo wokół, a tak, masz taki, a to jest taki placement. A taka największa propozycja w życiu to była w sumie. Fajne. Więc... Fajne. Teraz ty, Maćku, może powiedz. Jak... No także ja samotność, to myślę, że ja to właśnie teraz chyba potrzebuję trochę samotności i właśnie się poodcinać trochę, tak jak mówiłem o tym, że może fajnie było wyjechać na chwilę z Warszawy, to właśnie potrzebuję tak się na chwilę odciąć od moich przyjaciół, których bardzo kocham i bardzo chcę się z nimi widywać, ale właśnie to jest może największy problem, że chcę się z nimi widywać cały czas. I chciałbym z nimi przesiedzieć całe życie, ale wtedy się też, wiadomo, że można to łączyć z pracą i często też tak jest, ale często też się nie da
i powinna się trochę skupić na sobie. Okej. Okay. Czyli generalnie to nie czujecie się samotni raczej i... Raczej nie. Bo się widujecie z ludźmi po prostu. Tak, a ty? Okay. Powiedz. Ja w tym momencie akurat też się widuję z ludźmi. Widzę się tak naprawdę ciągle z tymi samymi ludźmi. Gram dużo w planszówki i w FIFA i oglądam seriale ze znajomymi, więc też sobie dobrze z tym radzę. Tam w przerwach się coś pospotykam. No tak. No i... Ja w ogóle też, jak sobie przypominam początek tej pandemii, no to cały czas coś robiliśmy, cały czas się widywaliśmy w jakiś sposób z ludźmi, no. w jakiś sposób z nimi byliśmy. Zrobiliśmy też utwór, pamiętam, z Tymkiem podczas pandemii, zrobiliśmy też parę rzeczy, które dopiero wyjdą. Mówię o gościnkach. I Paweł też zrobił Quebo. Hotel Mafia był. Hotel Mafia to już było później oczywiście, już tam były jakieś luzy. No. Także jakby teraz, w tym momencie, to z tą samotnością znacznie łatwiej można żyć, bo prawie, że nie istnieje. My się w ogóle też trochę przyzwyczailiśmy do tego, mam takie wrażenie. Właśnie do tego chciałem dojść, że gdy to się zaczynało tak naprawdę i nie wiem, czy wy mieliście też takie paranoiczne myśli, że trzeba siedzieć w domu non-stop na samym początku, ale ja tak miałem na przykład. Ja powiem ci, że ja na początku czułem jakąś ekscytację w ogóle. Ludzie chodzili do sklepów, ja wiedziałem, że nie zamkną tych sklepów, robili zakupy. Ja czułem taką ekscytację, że mogę pójść do tego sklepu i kupić sobie zapasy na cały tydzień i posiedzieć sobie w domu, nie? Okay. I kupić też... No nie wiem, my wtedy jeszcze siedzieliśmy z Mikołajem, którego pozdrawiamy i jest z nami tutaj za szybą. Mieszkaliśmy wtedy we trzech, ja, Paweł i Mikołaj i też... No to na początku było naprawdę bardzo ciekawe. Mi się wydaje, że w ogóle nagrywaliśmy każdy dzień swojej pandemii. Okay. Znaczy aparatem, kamerą. Daily vlog. I mamy to gdzieś nagrane. Cały czas. Zabieram się powoli, żeby to zmontować. Okej, okay. Spoko, fajne. I to był ciekawy okres, tylko że później to już wiadomo, że jak siedzieliśmy za długo we trzech, to już zaczęliśmy się trochę kłócić. I nie może nie z tego powodu, ale też trochę... Już teraz bardzo mamy z Mikołajem super relacje, ale... Ale już mieszkamy we dwóch z Pawem teraz. W tym samym mieszkaniu, także... No, Mikołaj ma fajniejsze podobno, ale jeszcze nas nie zaprosił. Może to dzisiaj się stanie? Zobaczymy. Słuchajcie, wydaje mi się, że to już chyba powoli koniec, nie? Czy jeszcze chcemy pogadać trochę? Nie wiem, jak sytuacja wygląda. Dobra, jeszcze... W sumie po czasie jesteśmy, ale... Ale nie, jesteśmy po czasie, ale wydaje mi się, że jeszcze możemy chwilę pogadać. Paweł, zadaj mi pytanie. Zadaj mi tobie pytanie. Bo jeszcze tego nie było tutaj. Nie zadałeś mi jeszcze pytania. Jak tobie się współpracuje ze mną? O... Tak, i to jest fajne pytanie. Najgorzej. Z Pawłem współpracuje się bardzo fajnie, bardzo dobrze. Uważam... Znaczy, powiem tak. Zawsze mnie ciekawiło, że wam się formuła nie wyczerpała, że jakby jesteście braci i się rozwija. Znacie się... No, najdłużej ze wszystkich, nie? I wy nadal robicie muzykę ze sobą i wam się chce. To jest dla mnie. Ja was podziwiam. To jest super, ale wydaje mi się, że to może też niedługo stać się problematyczne, bo nie możemy całe życie robić tej muzyki razem. No zrobimy Czemu sobie nie? pewnie w jakimś momencie przerwę i zrobimy. Chodzi coś o przerwę, jakoś, żeby zrobić też coś innego w życiu. No później wrócimy i znowu będziemy. No, ja mam taki problem, że po prostu jakoś przyzwyczaiłem się do rzeczy Pawła i też cały czas nad nimi czuwam. I też robimy je razem tak naprawdę i mi się to zawsze podoba, a jak na przykład, no już było dużo takich sytuacji, że ktoś mi po prostu podesłał jakiś beat czy coś takiego, to coś mi się tam zawsze nie pasowało, ale to nie jest kwestia tego, że to było słabe, bo to było pewnie nawet lepsze czasami niż to, co Paweł robił, tylko ja byłem przyzwyczajony do czegoś innego. Jest taki plus jeszcze, że ty mi możesz powiedzieć tak, ja się mogę nie bać. Tak, ja mówię Pawełowi wprost, no to jest po prostu beznadziejne. Prawda, to dobrze mieć taką osobę. I teraz... Ja się nie obrażę, czasem się obrażę może, ale jak jestem... Nie, mało się w ogóle, bardzo mało się kłócimy, a to jest bardzo rzadko spotykane, bo jak się siedzi dużo razem i się robi muzykę, to te kłótnie to jest raczej normalne. Rzecz. Czasami się pokłócimy, czasami nie mamy siły robić, no, i jest ciężko. Tak, ale słuchaj, ale teraz tak fajnie przejdziemy do tematu, bo ja słyszałem, dzwoniłem do kogoś i się dojdzie. Znowu. Że ty z bratem też kiedyś miałeś projekt muzyczny. O mój Boże, wow. Ty robiłeś muzę chyba, a twój do brat do kogo ty dzwoniłeś, stary? Co jest grane? Tak, jakby ja mając 13 lat robiłem już muzykę, robiłem bity na MPC 500 i mój brat wtedy rapował. No i zrobiliśmy epkę. Nie pamiętam, jak ona się nazywała już, ale ona... Nie będę może mówił, ciekawcy sobie znajdą w jakiś na pewno znajdą, nie znajdą, powiedz.
Ale no, istnieje takie coś i tak, i nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Mój brat rapował, ja robiłem bity. Ciężko było ci tak robić? Nie było ciężko, w sensie to też było na takiej zasadzie, jak wy macie chyba, że... Nie, dobra, nie wiem w sumie, jak wy macie. Nie, no właśnie, ale było tak, że wtedy robiłem, za każdym razem prawie jak zrobiłem beat, to mojemu bratu się to podobało i od razu pisał tekst i od razu nagrywał, więc jak zrobiłem, nie wiem, 10 bitów, to on napisał 10 tekstów i powstała płyta po prostu, nie? A ja wtedy w ogóle moje skillsy aranżacyjne i w ogóle miksowe były, no nie, no, za wysokim poziomie, bo i pamiętam, że jakby połowa tego materiału została zrobiona tylko i wyłącznie na MPC, na hardware'ze, że ja miałem dyskietkę, aranżowałem to na MPC i nagrywałem na dyskietkę. Dyskietkę dawałem do kompa dopiero, żeby mieć beat i to już był gotowy beat i ktoś nagrywał na to, a nie, że miałem DAW, nie? Kurczę. No strasznie potężne, to było starego keyboarda po mojej siostrze. Yamaha, jakąś tam Yamaha, która ma z 20 lat, podłączałem liniowo do tej MPC-tki, żeby sobie dograć basik na przykład, nie? Albo jakiegoś synta. To było potężne, strasznie zawiła była ta przygoda robienia muzyki, ale ja byłem wtedy no 13-14-latkiem i mi się po prostu chciało. Ja chciałem się uczyć, chciałem kombinować i... Teraz już się teraz nie chce, tak? Trochę mi się nie chce. Tak? Jakby... tak jest trochę z wiekiem, że jak się jest młodym, to wszystko dużo bardziej jara niż tak. Jak się dorasta. Wydaje mi się, że na przykład gdybym w tym jakby zakładając, że nie umiem robić muzyki i chciałbym teraz się nauczyć robić muzykę, nie zacząłbym, bo by mi się nie chciało najzwyczajniej, nie? Jak mam tak z tyłu głowy ciągle chciałbym zacząć szyć, ale nie chce mi się zacząć szyć, nie? A chciałbym umieć szyć, naprawdę bardzo, ale nie chce mi się i wydaje mi się, że z muzyką byłoby tak samo. No i uważam to za ogromne szczęście, że akurat, bo mój brat w ogóle popchnął mnie do tego, żebym zaczął robić muzę, nie? Uważam to za ogromne szczęście, że w takim wieku w ogóle chwyciłem się za muzykę, bo chłonąłem jak gąbka najzwyczajniej. On cię popchnął i teraz nie zajmujesz już muzyką, twój brat, nie? Bardzo hobbystycznie się zajmuję. To u nas w sumie było podobnie, bo też ja pchnąłem Pawła, ja cały czas robię, ale Paweł jest... najlepszym producentem w Polsce. Stukałeś mi rytmy na głowie. Ale to, i najlepszym perkusistą jeszcze do tego. Zacząłeś śpiewać? Zacząłeś pierwszy robić muzykę? Tak, ja pierwszy zacząłem robić muzykę. I zacząłeś śpiewać od razu. Zacząłem śpiewać, zacząłem grać na gitarze, komponować. Później zakładałem tam zespoły różne, indie rockowe. Później wziąłem Pawła, pamiętam, na pierwszą próbę. No. Miałem takiego perkusistę, który grał 2 lata może na perkusji i po prostu nie szło mu za bardzo. Wziąłem Pawła. Paweł nigdy nie grał na perkusji, usiadł po raz pierwszy. Okazało się po prostu, że gra, jakby potrafi już grać. Okej. Okay. Na nogach ćwiczyłem trochę. Okej. Okay. No i później przez te lata się... Na Disney była taka... Fajny. Taki tutorial był, jak grać na perkusji, się z niego uczyłem. Serio? Mocne. No i później wiadomo, że Paweł też się uczył dużo grać na perkusji i teraz jest no, zawodowcem. A ile miałeś lat wtedy? Ja miałem 12, jak zacząłem. Mocne. To w tym samym wieku mniej więcej zaczęliśmy. A bity zacząłem w wieku 14 chyba już na Abletonie od razu. No. No to ja w wieku pewnie pierwszy zespół jeszcze pamiętam z Matim Kochańcem mieliśmy, z Guerillą. Guerillą czy Guerillą? Czy tak, Guerillą? On mówi, że tak i tak. Jak Guerillą? Guerilla. Guerilla tequila. Pozdrawiamy Matiego. No i z Matim to pamiętam, nie wiem, miałem chyba 12 lat wtedy. Na basie grałem też wtedy w zespole, wcześniej na gitarze. Ja zaczynałem właśnie grać na perkusji w tym zespole, co Mati śpiewał wtedy. Tak, a później Mati odszedł i my zrobiliśmy parawan i zaczęliśmy robić pierwsze ruchy większe. Ja zacząłem robić muzykę na aplikacji na telefon. Było coś takiego jak po prostu drumpady, gdzie był sampelek i jakaś perkusja. To było najzwyczajniej, no nie było jakiś super. Ale było tam, można było pokombinować z rytmem i z flipami, nie? I pamiętam, że... kiedy to było? No jak miałem 12 lat. To już były telefony wtedy? Tak. Były. Były. A na Audacity robiłeś? Nie, tak? Możliwe? To był chyba mój pierwszy program. Możliwe, że tak, że po prostu beat z MPC-tki jakby chciałem przedłużyć sztucznie, więc robiłem to na Audacity. Bardzo możliwe, że tak ze 2 razy zrobiłem, a potem jakoś tam się już nauczyłem FL Studio. Ale moja koleżanka przyszła na skatepark, bo wtedy próbowałem jeździć na deskorolce. Kto nie próbował? Jakby strasznie słaby byłem w to. Jedyne co miałem to Oli i 50-50 na pierwszym schodku, więc nie było to super.
Ale przyszła i miała telefonik, na telefoniku pady, ja mówię pokaż, on mówi masz, ja mówię wow, super. I ściągnąłem, pokazałem bratu, on mówi o to takie NPC, a ja mówię co to NPC, on mi pokazał. I mówię, wow, fajne. I sprzedaliśmy Xboxa i kupiliśmy NPC. I on, mój brat bardziej z zamiarem dla siebie kupił to NPC. No ale ja się dorwałem do tego i się okazało, że to ja będę producentem. No i teraz widzisz. I jest jak jest fajnie. No i rapujesz. Jest super, i rapujesz, teraz jesteś raperem. Tak, no tak wyszło. No. Jestem raperem, proszę Maciej, tylko nie to. Nie, no, trochę jesteś. Trochę a jak byś określił ja właśnie? To w okolicy. Ja rapuję, ale nie jestem raperem. No, ale melodyjnie. Dokładnie. No. Nie wiem, jakby w ogóle... Czy wy lubicie określać swoją muzykę? Nie, znaczy ja uważam, ja bym chciał to zrobić, tylko ja nie wiem jak to zrobić. Ja nie chcę i nie lubię. Ja bym chciał, ale chciałbym, żeby w ogóle jakby była taka możliwość, nie? Ale no nie wiem, czy jest taka opcja. O, zadam wam inne pytanie. Czy lubicie słowo nutka? Jako utwór muzyczny? Tak, ja używam. Ja używam cały czas. Ja nienawidzę po prostu. A jakby... są jakieś na przykład takie słowa, które się u ciebie w mieście mówiło, a tutaj się nie mówi i ludzie się z ciebie śmieją? Bo ja mam nie, dużo. Nie, jakby ja jestem z Dolnego Śląska i tam jakby gwary raczej nie było. To są jakieś naleciałości ewentualnie turystów i tyle, nie? Mhm. Ja na przykład mówię często wydupcać, zdupcać i nadupcać i jak gdzieś mówiłem to gdzieś tutaj i ktoś mówi, o pan z Krakowa, ja mówię nie, ale mam kolegę z Krakowa i się nauczyłem, bo masz, tak się no, teoretycznie koledzy, mówi z Krakowa. Tak, no, nasi koledzy z Krakowa rzeczywiście czasami, szczególnie jak wypiją trochę alkoholu, to zaczynają tak już zaciągać, nie? No. Maciek, co ty robisz? Chodź tutaj! No, a nie, my mamy czysty język na Dolnym Śląsku, więc... Podobno my w Lublinie też mamy czysty, aczkolwiek pamiętam jak przyjechałem do Warszawy i to był chyba mój drugi dzień na studiach i coś tam zacząłem mówić... Jak ty na brata powiedziałeś? Brejdak powiedziałem, no. Wszyscy tak... Myślałem, że wiedzą o co chodzi, mówię, że Brejdak przyjeżdża, coś tam pójdziemy w weekend, możemy coś tam porobić. Oni tak stali, no nie za bardzo wiedzieli o co chodzi. No, albo przykład... Łubianka jeszcze jest. Łubianka, wiesz co to jest? Nie. Taki koszyczek na maliny na przykład. Okej, okay, dobra. Albo dobra. Ciapy. Ciapy? Co to są ciapy? Ciapa czy ciapy? Ciapy. Kapcie. O, ale to proste. Bo... A wszyscy mówią, że to są ciapy, że jakby nie, okay. Zwierzątka mają ciapki. Nie, wiesz. Nie, też. Ale... No, takich ciapek nie mają jeszcze, ale może zaczną nosić. Są słowa na banga, ale to raczej jakieś neologizmy, które podczas wychowywania się nagle zostały stworzone, nie? No nawet nie umiem sobie przywołać, ale już w Warszawie powstają chociażby takie neologizmy, które wchodzą w życie codzienne i ja wiem, że inni ludzie nie wiedzą co to znaczy, ja sam nie wiem co to znaczy, na przykład ćwiergiej czy coś takiego. Ćwiergiej? Tak, jakby nie wiem, pogadaj sobie z famem, to zobaczysz. A to co nie, to wiesz, że to słowo przerabia. Tak, no. Piaurdaurs na przykład. Tak, to wiesz, to akurat twoi ludzie tak po prostu robią. Ale to jest fajne, jakby... Nowomowa jest bardzo rozwijająca. Zierbark jeszcze. Tak naprawdę wnosimy dużo dla polskiego języka i są rzeczy fajnie będzie na przykład za 30 lat, będziesz już starym keczupem, takim już trochę przeterminowanym. Ja nie jestem sosem pomidorowym, mój ketchupem, drogi. Przepraszam, przeterminowanym już takim, wiesz, starym ketchupem i będziesz słyszał, jak młodzi ludzie po prostu rozmawiają, o, ja to wymyśliłem tam w 2021, a teraz cały tak. Świat mówi świergiel. Zamiast cześć mówiłem ćwierdzial. Dokładnie. O. Słuchajcie, no już godzina 46, my już trochę tutaj lekcji polskiego jakieś zaczynamy rozkminiać. Tak, warto chyba zawijać manatki. Wydaje mi się, że będziemy zawijać manatki. To już jest chyba ostatnia audycja z tego cyklu SBM Radio na Open FM. Było nam bardzo miło. Było nam bardzo miło, dziękujemy bardzo. Fajnie w ogóle się też słuchało naszych kolegów, którzy prowadzili audycję przez te dni wcześniej. Najbardziej chyba, która dzisiaj słuchałeś trochę czy nie? Albo ty, Grzesiu, słuchałeś? Ja nie słuchałem żadnej całej, tylko fragmenty jakieś słuchałem. No jakby uważam, że najlepszym mówcą jest chyba Janusz Walczuk. No, on ale ma głos stworzony on do tego. Tak, on po prostu cały czas jak w Disney XD, wiesz. Witajcie w szkole producentów. Też zachęcamy. Ja nie umiem nawet po prostu. Nie, to nie da się, Wow. Lanek też bardzo fajnie. To było taki wygłup, ale taki inteligentny. Solara i tam był jeszcze Białas. I... Solar też ciekawe anegdotki. Tak, super się słuchał. I bardzo fajna muzyka, szczególnie ta piosenka, którą stworzyła sztuczna inteligencja.
Jest coś takiego? Kurczę. A w sensie ten Travis Scott? Nie wiem, czy dobrze też pamiętam, ale to nie była muzyka. Chociaż stwierdzili, bo w ogóle powstał numer, nie wiem, czy słyszeliście, chyba nazywa się Travis Bot, czy coś takiego. I to jest numer, który jakby oni, ludzie wprowadzili dane jakiekolwiek tam do maszyny, do AI. I komputer wypluł numer type Travis Scott. I jakby randomowe lyrics są, ale melodie są totalnie w jego stylu, adliby są w jego stylu i nawet beat jest w jego stylu, a to jest wszystko przez komputer zrobione. Nie? No niesamowite. Mam nadzieję, że ten komputer nas nie zastąpi. Wątpię, no bo to było i tak bez sensu. No to jeszcze wątpisz, wiesz, za 10 lat. To się będzie a to działo. Wtedy będziesz podziwiał osobę, która stworzyła ten komputer na przykład. No tylko jakby ja z informatyką naprawdę mam bardzo niewiele, a chciałbym zachować swoją pracę. Nie? No tak, tak. No dobra, także już tutaj widzicie, mieliśmy kończyć, a już się rozwinęliśmy. Przepraszam, sprawdźcie sobie Travis Bot, fajna rzecz. Sprawdzajcie, ciekawa. Szkoda, że nie możemy tego puścić. Ale... Mieliśmy puszczać jeszcze twój numer, Grzesiu, ten może zdradzić jeszcze, żeby sobie ludzie sami go włączyli. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, nie pamiętasz już. Jaki? Co? Coś, że... A, nie chcecie, okej. Okay. Maćku, nie chcecie. Nie chcę. Ja ciebie też nie chcę. Ty ciebie, Pawle. Dobra. Słuchajcie, istnieje piosenka, która się nazywa Nie chcecie, Flung Sounds i to o niej była mowa wcześniej. Zachęcam was do posłuchania. Jest smutną piosenką, więc jeżeli jesteście weseli i chcecie tacy pozostać, to raczej jej nie słuchajcie. Super reklama. No jakby, no co? Ja będę psuł humalutką. Ja mam tak naprawdę Prometa piosenką mam, tak, która się nazywa, ta piosenka nie jest smutna, jest tak smutna, w sensie dla mnie jest tak smutna, że ja nienawidzę po prostu słuchać tej piosenki, bo płaczę za każdym razem. W sensie ona leci gdziekolwiek sobie na imprezie i stary, ja sobie słucham i mam takie nie płacz. A to nie jest tak, że ostatnia rzecz, bo miałem o tym powiedzieć, to nie jest tak, że ty na imprezach nie słuchasz i nie rozmawiasz z ludźmi, tylko grasz w szachy? Też tak bywa akurat. Jest zawsze. Dwa razy. Byliśmy tak, dwa razy, czy tam trzy razy na imprezach i zawsze grałeś w szachy po prostu. Ja coś tam do ciebie mówiłem, a ty po prostu tylko tak... Ale to Tymek, Tymek za każdym razem mówi kupiłem szachy, będziemy grać w szachy. No, on sam nie gra w te szachy. Jak nie, stary, no to... długo z nim grałem tam wtedy u niego w szachy, więc... No może tak było, no. Nie wiem, ale lubię grać w szachy. Z Tymkiem aż szczęście wtedy byś udało pogadać, a z tobą nie. Czemu nie? A, bo byłem skupiony na szachach. Zabrzmiało to, jakbym był pijany. I myślę, nie, w ogóle co to za oszczerstwo? Super widok, ludzie naokoło. Dobra, słuchajcie, musimy kończyć, bo dostajemy znak. Słuchajcie, teraz taka spokojna piosenka. Dobranocka, tak. Paweł Zapowiedz. Jan Klin. Trzymajcie się ciepło, dziękujemy wam bardzo. Tu bracie Kasperczyk i Ketchup. Cześć.